Otwieram 56. sesję Rady Miejskiej Legnicy. Informuję, że obrady sesji Rady są nagrywane i transmitowane. Tak, radnych? Proszę potwierdzić. Stwierdzam, że na podstawie listy obecności na stan 22 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. Jest kworum i Rada może podejmować prawomocne decyzje. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej 12 maja radnej Ewy Czeszejko-Sochackiej. Dziękuję bardzo. Informuję, że komisarz wyborczy w Legnicy postanowieniem z 24 maja 2023 roku nr 60/2023 stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Ewy Urszuli Czeszejko-Sochackiej z powodu śmierci. Witam prezydenta miasta Legnicy pana Tadeusza Krzakowskiego. Witam zastępcę prezydenta panią Jadwigę Sienkiewicz. Witam zastępcę prezydenta pana Krzysztofa Duszkiewicza. Sekretarz jest? Nie ma. Skarbniczki też? Nie ma. Witam prezesa Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy pana Henryka Kułaka. Witam przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych. Witam internautów. Witam wszystkich radnych. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję wiceprzewodniczącego Rady pana Ryszarda Kępę. Porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Informuję, że pismem z dnia 19 maja 2023 roku prezydent miasta Legnicy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji filii nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz wprowadzenia zmiany w statucie Legnickiej Biblioteki Publicznej druk 5/56. Proponuję wprowadzić projekt uchwały w punkcie 12. Pozostałe punkty odpowiednio zmienią kolejność. Czy radni mają uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do jego realizacji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informuję Wysoką Radę, że protokół nr 55/2023 sesji z 24 kwietnia 2023 roku znajduje się do wglądu w Biurze Rady od dnia podpisania. Czy są uwagi do protokołu? Proszę się zgłosić. Piotr Niemiec, radny, bardzo proszę. Przepraszam, chodziło mi o inny dokument, o informację o pracy Rady Miejskiej, także dziękuję, rezygnuję z głosu. Bardzo proszę o uwagę wszystkich radnych. Proponuję przyjęcie numer 55/2023, protokołu nr 55/2023 do akceptującej wiadomości Rady. Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości protokół nr 55/2023 sesji, która odbyła się z 24 kwietnia 2023 roku do akceptującej wiadomości. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami. Informację nr 49/2023 o pracy Rady w okresie od 20 kwietnia do 24 maja otrzymali wszyscy radni. Po sesji informacja zostanie dołączona do protokołu sesji. Czy są uwagi do informacji? Nie widzę. Piotr Niemiec, bardzo proszę. W punkcie drugim, znaczy ten punkt nie jest tutaj numerowany, jest napisane, że wojewoda dolnośląski unieważnił paragraf czwarty uchwały
podjętej na ostatniej sesji w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy obszaru staromiejskiego centrum w rejonie ulicy Świętego Piotra i ulicy Młynarskiej. Chciałem Państwu przypomnieć, że na ostatniej sesji zaproponowałem, żebyśmy wprowadzili tam taki zapis, że będzie tam określona ilość miejsc parkingowych musiała zostać zapewniona przy opracowywaniu tego miejscowego planu. I Państwo się zgodzili na tą poprawkę wprowadziliśmy. Warunkiem tego, że niektórzy radni, w tym ja, zagłosowali za tą uchwałą, było to, że ta poprawka została wprowadzona. Więc uważam, że nie jest to uczciwe ze strony wojewody, że uchylił samą poprawkę, skoro warunkiem tego, że radni za tą uchwałą zagłosowali, było wprowadzenie tej poprawki, więc ta uchwała powinna być w całości uchylona i przedstawiona do ponownego rozpatrzenia przez Radę Miejską. Warunkiem tego, że właśnie ta uchwała przeszła, było to, że tą poprawkę wprowadziliśmy, więc radni zaakceptowali tą uchwałę wyłącznie z tą poprawką, więc ja tego nie rozumiem, dlaczego jest tylko jeden punkt uchwalony i uważam, że powinniśmy coś z tym zrobić i chciałbym się dowiedzieć teraz, jaką my mamy drogę, żeby tą uchwałę w całości uchylić i żeby ona do ponownego uchwalenia przez Radę Miejską została przygotowana. Proszę o udzielenie informacji. Panie radny, myślę, że tutaj wyłącznie możemy poprosić radcę prawnego o wyjaśnienie kwestii. Jeżeli radca jest na sali, bardzo prosimy. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Kwestia, którą tutaj poruszy pan radny, no, leży w gestii tylko i wyłącznie radnych, ale na zasadzie takiej, że to może być zgłoszone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wojewoda nie jest związany z żadnymi, że tak powiem, co było tutaj sugerowane, jakimiś tam ustaleniami na sesji w zakresie głosowania. Także wojewoda miał prawo stwierdzić naruszenie prawa w części tej uchwały i zrobił tak, to zrobił. Dziękuję bardzo. Informacja została udzielona. Bardzo proszę pani Karolina Jaczewska-Szymkowiak, radna. Ja chciałam tylko tutaj powiedzieć, że wspieram pana Niemca, ponieważ ja osobiście zagłosowałam za tą uchwałą tylko dlatego, że pan Niemiec zgłosił tą poprawkę, inaczej byłabym przeciw, więc rozumiem tutaj jego wątpliwości i wyjaśnię tą sprawę. Dziękuję. Piotr Niemiec, radny, proszę. Chciałem zatem zadać takie pytanie, co my teraz jako Rada powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy zagłosować za tym, żeby złożyć skargę do Sądu Administracyjnego na uchylenie przez wojewody tego czwartego paragrafu? Czy my możemy to zrobić teraz? Chciałem żebyśmy to za tym zagłosowali, jeśli polega to na podjęciu przez nas uchwały lub zagłosowaniu w jakiś inny sposób. Proszę o pomoc i udzielenie informacji, jak to mamy zrobić. Chciałbym, żeby teraz Rada zagłosowała za tym. No ale jesteśmy w porządku obrad. Czy w takim razie zadaję pytanie, czy powinienem to zawnioskować o wprowadzenie to do porządku obrad, by nad tą uchwałą, nad tym przekazaniem tej decyzji wojewody do Sądu Administracyjnego, żebyśmy mogli porozmawiać i zagłosować za tym, czy możemy to już teraz zrobić? Nie wiem, jaka jest procedura, proszę o pomoc. Może pan radca prawny niech pomoże w tej sprawie i udzieli informacji. Pierwszy raz przez coś takiego przechodzę, także proszę o wyrozumiałość. Bardzo proszę pana radcę prawnego, żeby tutaj odpowiedział radnemu i nam wszystkim. Dziękuję. Proszę Państwa, oświadczenie woli w imieniu gminy do złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje prezydentowi miasta Legnicy. Państwo nie możecie reprezentować, że tak powiem, przed sądem administracyjnym gminy że tak powiem, w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Co nie znaczy, że Państwu nie przysługuje
możliwość wypowiedzenia się w kwestii, aby prezydent taką skargę złożył. Także tutaj, że tak powiem, nie stoi, macie państwo taką, że tak powiem, prerogatywę, żeby, że tak powiem, wyrazić swoją wolę. Ale oświadczenie woli o złożeniu skargi należy do kompetencji prezydenta miasta Legnicy, bo on to będzie tą skargę podpisywał. Dziękuję bardzo. Radny Andrzej Lorenc, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja bym tak chciał trochę ostudzić temperaturę naszej dyskusji już na początku i mam taką propozycję tutaj dla kolegi radnego Piotra Niemca, bo sam głosowałem w tej sprawie. Co prawda to jest w punkcie 12. Ja bym już teraz chciał zgłosić interpelację właśnie w tej sprawie, tak aby pan prezydent dowiedział się od dewelopera, ile miejsc parkingowych przewiduje firma, która będzie projektowała tą inwestycję, jak również gdzie będą zasieki. To będzie w punkcie 12 zgłoszone oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Ignacy Bochenek, proszę. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, myślę, że każdą radę powinniśmy wnikliwie analizować, przy każdym głosowaniu zastanawiać się, a jeszcze bardziej na sesji rady uważać i brać czynny w niej udział. Na sesji, o której tutaj mój kolega przedmówca mówił, pan radny Niemiec, była dyskusja na ten temat. W temacie tego, że jest to niezgodne z przepisami prawa, wypowiadała się również pani dyrektor, można to odsłuchać, i nie było żadnego warunku. Każdy zgodnie ze swoją wolą głosował nad tą uchwałą i każdy podejmował decyzję. Jakie intencje w zamyśle miał pan radny Niemiec, to jest jego prywatna sprawa. Na sesji rada wyraziła swoją wolę w głosowaniu i taką żeśmy podjęli decyzję, a wojewoda zgodnie z obowiązującym prawem, niezgodne z zapisami ustawy, uchylił zapisy tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Bardzo mi przykro. Proponuję przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości rady. Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam. To głosujemy. Jasne, przechodzimy do głosowania. Bardzo. Panie Piotrze, dzisiaj jest wyjątkowe niezdecydowanie z pana strony. Stwierdzam, że Rada przyjęła informację nr 49/2023 o pracy Rady w okresie od 20 kwietnia do 24 maja 2023 roku do akceptującej wiadomości. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy, druk 56 powinno być, przez 5. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy w okresie od 12 kwietnia do 16 maja otrzymali wszyscy radni. Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów przyjęła raport do wiadomości. Pozostałe komisje nie omawiały raportu. Czy są uwagi do raportu? Bardzo proszę, radny Baranowski Arkadiusz. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, tutaj w punkcie 7 zamówienia publiczne poza ustawą PZP mamy ujęty remont placu zabaw, rozstrzygnięto zapytanie ofertowe. Chciałbym zapytać, czy to dotyczy wszystkich placów zabaw, czy wybranych, i jaka mniej więcej jest tam kwota, jeżeli w ogóle ją można podać, chyba jak to, nie wiem, na jakim tam etapie to jest. Ale generalnie ile jest, czy to przewiduje wszystkie place zabaw w Legnicy, czy tylko część? Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Panie przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni państwo, tak, to dotyczy tych placów, w których stwierdzono uszkodzenia, konieczność naprawy urządzeń znajdujących się na tych placach. Niezależnie od tego funkcjonuje umowa stała na konserwację i codzienną sprzątanie placów zabaw na terenie miasta, które są w administracji miasta. Dziękuję. Pan radny Baranowski, proszę. Jeszcze mam drugie pytanie, bo tutaj odbył pan 16 maja spotkanie z mieszkańcami osiedla Piekary podczas walnego zgromadzenia członków
Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary. Chciałbym zapytać, bo tam mieszkańcy dopytują takie ulice, jak kiedy rozpoczniemy, czy będzie na to szansa. Chodzi o chodnik na Kujawskiej, chodzi o remont Tatrzańskiej, czy tam doraźny remont, bo to żeśmy na tym objeździe wcześniej rozmawiali, ale czy pan prezydent przewiduje tu jakieś działania, aby i oczywiście Śląska, Kujawska, raczej Śląska, Łowicka, bo tam były informacje o tym, że jest dokumentacja. Dziękuję. Pan prezydent, proszę. Uczestniczyłem w spotkaniach, te, które były organizowane w ramach sprawozdawczo-wyborczych wolnych zgromadzeń spółdzielni i rozmawialiśmy o wielu problemach, czy o wielu sprawach dotyczących osiedla Piekary, między innymi ulicy Łowickiej, Śląskiej. Również rozmawialiśmy o inwestycjach, które realizowaliśmy, natomiast te, o których pan mówi tutaj, jak Kujawska czy inne, były być może, ale nie zgłaszane podczas tych spotkań do nas, bo razem z panią prezydent Zienkiewicz w tych spotkaniach uczestniczyliśmy. Także poruszaliśmy te tematy. Co do realizacji Łowickiej i Śląskiej, mówiliśmy o stopniu zaawansowania prac nad dokumentacją i możliwym terminie realizacji tych inwestycji. Dziękuję. Pan Baratowski, ad vocem. A ten termin, bo pan teraz powiedział o tym terminie możliwym do realizacji, to jaki pan termin przewiduje? Prezydent, bardzo proszę. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Legnicy trwa procedura jeszcze opracowania dokumentacji. Po złożeniu dokumentacji będziemy wpisywać to do budżetu do realizacji inwestycji i państwo będziecie w tym temacie się wypowiadać jako radni. Dziękuję bardzo. Proponuję przyjęcie raportu do akceptującej wiadomości Rady. Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Rada przyjęła raport działalności prezydenta miasta Legnicy w okresie od 12 kwietnia do 16 maja do akceptującej wiadomości. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022, druk 56/1. Materiał otrzymali wszyscy radni. Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów przyjęła materiał do wiadomości. Komisja Gospodarki i Komisja Spraw Społecznych i Ekologii przyjęły ocenę. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła ocenę do akceptującej wiadomości. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał. Czy są uwagi do wyżej wymienionej oceny? Nie widzę. Proponuję przyjęcie oceny do akceptującej wiadomości Rady. Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Rada przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2022 do akceptującej wiadomości. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr 37/449/21 z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku, druk 56/2. Sprawozdanie otrzymali wszyscy radni. Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie oceniła sprawozdanie. Komisja Gospodarki i Komisja Spraw Społecznych i Ekologii przyjęły sprawozdanie. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła sprawozdanie do akceptującej wiadomości. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedstawiony materiał. Czy są uwagi do sprawozdania? Nie widzę. Proponuję przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości Rady. Nie słyszę sprzeciwu. Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwały nr 37/449/21 z 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku, druk 56/2. Punkt 6. Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy. Wszyscy radni otrzymali pismo pana Henryka Kułaka, prezesa zarządu Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy z 10 marca 2023 roku dotyczące wpisania do strategii rozwoju miasta Legnicy projektu pod nazwą Utworzenie Muzeum Historycznego na Zamku Piastowskim w Legnicy oraz stanowisko prezydenta miasta Legnicy w tej sprawie z 15 maja 2023 roku. Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów przyjęła pismo do wiadomości. Pozostałe komisje zapoznały się z przedstawionym pismem.
Udzielam głosu panu Henrykowi Kułakowi, prezesowi Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy. Zapraszam tutaj do mównicy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich zebranych, kłaniam się Pani Przewodniczącej, witam Pana Prezydenta, Panią Wiceprezydent, Pana Wiceprezydenta, Szanownych Państwa Radnych, Szefów Komisji i wszystkich tu obecnych. Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia istotnego problemu dla miasta i regionu naszego, który, jak życie pokazuje, od 8 lat nie znajduje w pełni zrozumienia ze strony naszych szanownych decydentów. Dlatego, proszę Państwa, chciałem bliżej nieco przedstawić Państwu ten temat, a na wstępie parę słów, dlaczego w ogóle się zająłem tym tematem. Postaram się nie zanudzać Państwa. Otóż, proszę Państwa, tak skrótowo, nie wiem, czy wszyscy mieli okazję zapoznać się z materiałem bezpośrednio. Proszę Państwa, mamy najstarszy zamek piastowski w Polsce. Z przełom XII-XIII wieku. To była, ja wiem, trudno powiedzieć, perła, brylant wśród zamków, pałaców w Polsce w tamtym czasie. O tym piszą najwybitniejsi naukowcy. Można było je porównać z najlepszymi pałacami czy nawet, jeśli odniesiemy się do kaplicy, to samo, takie samo ma uzasadnienie. Wybitne dzieła architektoniczne w sferze zdobnictwa, nie mówiąc już o budowli jako budowli naszych piastów, którzy tu sprawowali władzę. Proszę Państwa, tak jak pisze profesor Franciszek Marek, kultura na Polskę emanowała właśnie poprzez Śląsk i dzięki Śląskowi. Jak zapewne wielu z Państwa słyszało, czytało, spotkało się z informacją, tu w Legnicy powstał pierwszy uniwersytet w środkowej Europie. 1308 rok. Proszę Pana, proszę Państwa, kilkadziesiąt lat brakuje, żeby powstał Uniwersytet Jagielloński. Na jednej z konferencji byłem w towarzystwie kilku profesorów. Pytam się, panowie profesorowie, czemu ten temat jest pomijany, przemilczany i tak dalej. Panie Henryku, po prostu to jest niewygodny temat. Dla kogo? Pytam się, dla kogo? Proszę Państwa, ten zamek nasz przechodził bardzo burzliwe dzieje, począwszy od najazdu tatarskiego w 1241 roku, gdzie zginął w obronie tych ziem, zginął i Polski, zginął książę Henryk Pobożny, który, tak jak i jego ojciec, pretendował, proszę Państwa, do objęcia korony. Tylko no niestety Tatarzy byli szybsi. Proszę Państwa, Henryk Pobożny, Brogaty, przepraszam, też miał duże szanse zostać królem Polski i zjednoczyć te ziemię. Taki mały wtręt na spotkaniach nawet publicznych tu w Legnicy z udziałem profesorów i tak dalej, czy w internecie,
krąży jakieś, nie wiem skąd, takie przeświadczenie, taka fałszywa, zakłamana informacja, że nasi Piastowie to Niemcy, że Germanie, Niemcy. Proszę Państwa, ja mówię, odwołuję tych głosicieli fałszywych informacji do źródeł. Proszę, mówię, zaglądnąć do opracowań profesora Henryka Barycza, profesora Franciszka Marka, czy profesora Andrzeja Nowaka z Krakowa. Także ludzie wygadują takie niestworzone rzeczy, ale dlaczego? Jest, proszę Państwa, tego przyczyna. Po prostu nie ma wiarygodnych, dobrych źródeł tu na miejscu. Wielu ludzi tu odbiera tą Legnicę, odbiera te zabytki jako niemieckie. Weźmy, abstrahując od piastowskiego zamku tego w Legnicy. Proszę Państwa, tak samo jeśli chodzi o Akademię Rycerską. Mówię, że tu, proszę Państwa, ta Akademia powstała między innymi dzięki ogromnym dotacjom, wpływom pieniędzy z fundacji księcia Jerzego Rudolfa. Gdyby nie pieniądze tej fundacji, wątpliwe, czy ta Akademia by tu powstała w tamtym czasie. Druga sprawa, proszę Państwa, w murach tej Akademii, która została odrestaurowana dzięki wysiłkowi bez mała miasta, nie wiem dlaczego, tylko dzięki miastu, a nie województwu i dużemu wkładowi Ministerstwa Kultury, no ale cieszymy się, że ona jest. Tylko proszę zwrócić uwagę, w tych murach, tak jak mówię, ponad około 120 polskich przedstawicieli wybitnych rodów szlacheckich, magnackich tu studiowało. A więc mówię, abstrahując od tego, że był ogromne pieniądze księcia Piastowskiego na ten, to w tych murach, proszę Państwa, żyje duch Polski. Tych około 120 studentów, mówię, bez mała codziennie wtedy, i modlili się, przepraszam, i zapewne wielu z nich przeklinało po polsku. Proszę Państwa, więc w tych murach jest duch Polski. Dlaczego tego nie wyeksponować? I na przykład sugerowałem parę lat ładnych temu do pisma, obszernego pisma, załączyłem kilkanaście ilustracji barwnych, jak to jest realizowane w środkowej, w ogóle w Europie, we Włoszech, we Francji, w Niemczech, w tym w Anglii, na Litwie czy w Polsce. Chodzi, proszę Państwa, o upamiętnienie tych wybitnych studentów z tych ciekawych rodów zasłużonych w formie, proszę Państwa, zorganizowania choćby maleńkiej sali heraldycznej, żeby pokazać te postacie, uwypuklić tą historię, mieć o czym opowiadać w tym gmachu, ale w odniesieniu do polskich racji stanu, do naszych priorytetów, prawda, żeby zaakcentować tu polskość w jakimś wymiarze. Proszę Państwa, nie otrzymałem odpowiedzi na to pismo, a mówię, tu w Akademii i genealogia, i heraldyka były przedmiotami obowiązkowymi. Rozmawiałem na ten temat i zresztą miałem wsparcie, też załączyłem panu prezydentowi wsparcie od prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Mówi, kiedy zaistnieje taki program, Polskie Towarzystwo Heraldyczne bardzo w kontekście naukowym, bardzo chętnie się włączy w ten temat. Także tyle co do Akademii. Przepraszam, taki odskok. Proszę Państwa, nie będę się rozwodził nad historią zamku, bo na pewno Państwo już kilka razy to słyszeli, znacie to z innych publikacji. Tym niemniej pragnę dla przypomnienia powiedzieć, że stowarzyszenie opracowało
i upubliczniło takie opracowanie. Idea i koncepcja utworzenia Muzeum Historyczno-Artystycznego w Zamku Piastowskim w Legnicy. Otrzymał to pan prezydent i wielu innych, wiele innych osób, instytucji związanych z kulturą. Wcześniej, proszę państwa, powstało opracowanie, czy warto. Właśnie, czy warto. Proszę państwa, tu na tej kanwie chcę się troszeczkę skupić. Dlaczego? Dlatego, że zamek jeszcze parę lat, proszę państwa, będzie 80 lat, kiedy nie jest wykorzystany tak, jak powinien, tak jakby wskazywały na to również przesłanki ekonomiczne, bo historia historią. Nikt, jeżeli nawet chodzi o historię, ja nie wierzę w to, proszę państwa, żeby którekolwiek województwo, jakiekolwiek większe miasto w granicach 100 tysięcy ludzi pozwoliłoby sobie w Polsce, nie mówiąc o reszcie Europy, żeby mieć takie dziedzictwo kultury, tak podbudowane historią, patriotyzmem, kultem religijnym i tak dalej, żeby, nie mówiąc już o sztuce, architekturze i tak dalej, żeby taki zespół pałacowo-obronny, żeby stał, jak brzydko mówiąc, odłogiem. Bo proszę państwa, nie oszukujmy się, że tam były szkoły, rozumie, w okresie wyżu demograficznego. To jest uzasadnienie. Natomiast kiedy mamy niż demograficzny i zamyka się u nas w granicach 25, proszę państwa, szkół w Legnicy, mając niewykorzystanych wiele obiektów po koszarach, powiedzmy, po niemieckich, po radzieckich, i ciągle słyszymy, że no bo tam jest szkoła podstawowa, szkoła gimnazjum, szkoła muzyczna. Tylko tych, nie wiem, 100-200 uczniów można usadowić w wielu, wielu obiektach w szkole, nawet z korzyścią chyba dla nich, niż teraz mają te warunki, w bardziej odpowiednich warunkach. Natomiast, proszę państwa, jeśli chodzi o kwestie finansowe, od 8 bez mała lat, za 4 miesiące, szczerze 8 lat, kiedy zajęliśmy się tym tematem, proszę państwa, ze strony, zwłaszcza pana prezydenta, ze strony pana marszałka, słyszymy, no tak, ale pieniądze, pieniądze. Proszę państwa, parę lat temu ładnych, a dokładnie w 2016 roku, proszę państwa, chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda na zewnątrz. I proszę bardzo, z około 120 instytucji, które przebadałem, opisałem 55. I co z tego wynika dokumentu? To jest dokument, proszę państwa, środki planowane, pozyskane, przeznaczone na modernizację i budowę muzeów oraz centrów kultury. I co się okazuje, proszę państwa, że są miasta również w Polsce, gdzie jest kilkadziesiąt, czy około setki muzeów, tak jak Warszawa, Kraków. Wrocław ma ponad 30. Tylko wiecie co państwo, jestem na sesji Rady Miejskiej we Wrocławiu, nie na sesji Rady Miejskiej, tylko przepraszam, na posiedzeniu Komisji Kultury Urzędu Marszałkowskiego. I panie prezydencie, tu do pana ukłon. Pani doktor Jadwiga Szeląg ze Złotorii, radna z Komisji Kultury, mówi, proszę państwa,
pan prezydent i Legnica są tak bogaci, że powinni przejąć ten zamek w całości, bo ich stać na to, żeby utrzymać, żeby miasto utrzymało Legnica, ten zamek w całości. Nie? Za chwilę wstaje radny z Jeleniej Góry, mówi, proszę państwa, tak jak tutaj słyszałem na tej sali, na terenie muzeum, od dyrektorów muzeum naszego, jednego, drugiego, proszę państwa, a po co nam drugie muzeum? Na litość boską, po co nam drugie muzeum? To są słowa byłego dyrektora Muzeum Miedzi. Wstaje trzeci członek komisji, mówi, panie marszałku, wtedy pan marszałek Bobowiec był na tym spotkaniu, panie marszałku, uruchomianie nowej instytucji kultury to jest tak, jakby wrzucać pieniądze do dziurawego worka. Marszałek wstaje i mówi tak, proszę państwa, mamy 17 instytucji kultury i Urzędu Marszałkowskiego nie stać, żeby uruchamiać nowo. Ja się wtedy zastanawiałem, a ile z tych 17, proszę państwa, z tych 17 instytucji jest we Wrocławiu i jaki procent bierze Wrocław na utrzymanie instytucji kultury z pieniędzy przypadających na cały Dolny Śląsk. Pragnę przypomnieć państwu, że miasto Wrocław było, nie wiem czy dalej jest, na drugim miejscu, jeśli chodzi o zamożność miast wojewódzkich w Polsce. I proszę państwa, żeby było ciekawie, zrobiłem również takie zestawienie, to wielu państwa to widziało, ale tak skrótowo dla przypomnienia. To są wydatki bieżące w 17 instytucjach kultury z budżetu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za 2019 rok. I otóż, proszę państwa, okazuje się, że tak, ja już mówię, nie będę się rozrabiał na miasta, ale tak, regionami, wrocławskie, 9 muzeów, wszystkie z Wrocławia, wszystkie z Wrocławia. Proszę państwa, zabiera 67,5% z tej puli. Region Wałbrzyski 16,9%, bez mała 17%. Jeleniogórski 11,4%. Legnicki region, czyli jedna instytucja w naszym mieście, jedna instytucja kultury pod tytułem Teatr Modrzejewskiej otrzymuje, proszę państwa, z tej puli całe 4,1%. Więc pytam się, gdzie tu jest sprawiedliwość? Jak można dopuścić do tego, tu ukłon również w stronę pana prezydenta, nie wiem, czy innych ludzi, przepraszam, jak można było dopuścić do tego, żeby Legnica, takie zacne miasto, kiedyś chwalone przez przyjezdnych i miejscowych za kulturę, za, no zresztą to mówię, to widzimy nawet po tych organizacji, instytucji oświaty. Mam tu na myśli nie szkoły podstawowe, średnie, ale właśnie uniwersytety. Na Dolnym Śląsku pierwszy uniwersytet w Legnicy 1308 rok, drugi 1526 czy 7, jakoś tak. Proszę mi wybaczyć, nie chcę teraz, jestem trochę rozkojarzony tym wystąpieniem, więc taka nieścisłość. Ale proszę państwa, tu się dużo naprawdę działo, Legnica była kwitnącym miastem. Dzisiaj z przykrością, proszę państwa, czy w środkach masowego przekazu, w prasie, czy z ludźmi rozmawiającymi, Legniczanami, czy przyjezdnymi, człowiek tylko słyszy, że miasto jest brudne, zaniedbane,
niedoinwestowane. Także, proszę Państwa, to jest przykro, bo ja tu, no wprawdzie dopiero 52 lata mieszkam w Legnicy, ale mi też jest bardzo przykro słuchać takich rzeczy, nie? Także, proszę Państwa, tak jak mówiłem, drugiego takiego zespołu pałacowego w tamtym czasie nie było. Proszę zwrócić uwagę, dwie wieże obronne, Palatium, drugie co do wielkości w Europie, z tamtego okresu, zachowanych do dzisiaj, jedyna zielona komnata w Polsce. Proszę Państwa, w wieży świętej Jadwigi, tu mieściło się na Zamku Legnickim pierwsze muzeum na świecie sztuk dekoracyjnych, którą zorganizował baron Aleksander Minutolli w połowie XIX wieku. Proszę Państwa, naprawdę jest się czym chwalić, jest co pokazywać, co opisywać. Ta praca, proszę Państwa, chociaż skromna, tym niemniej jest bardzo bogato ilustrowana. Jeśli ktoś bliżej by chciał sięgnąć do tych materiałów, serdecznie zapraszam na naszą stronę zamek.legnica.pl i w podstronie IDEA, zapraszam do internetu. Także tam jest to opracowanie, proszę Państwa, tak samo jest i to opracowanie między innymi Czy warto? Też serdecznie zapraszam do tego tekstu. Nie mówiąc o wielu artykułach, materiałach poglądowych, ilustracji, bogatej ilustracji i tak dalej. Proszę Państwa, u nas w naszym regionie bardzo kuleje turystyka. W Polsce w 2019 roku, proszę Państwa, polskie PKB z tytułu turystyki, jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki, zyskała bez mała 150 miliardów złotych. Ludzie się pytają, a skąd pan minister Gliński ma takie pieniądze? Proszę Państwa, jeśli turystyka, w tym zamki i pałace, są priorytetowymi muzeami, obiektami do zwiedzania, które są bez mała największym magnesem dla turystów. To potwierdza, proszę Państwa, pismo, które wysłał do nas na jedną z konferencji wcześniejszych profesor Maciej Szymczyk z Katedry Turystyki, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, jak również, proszę Państwa, gdzie powiedział, napisał tam, muzea umiejscowione w zamkach i pałacach są kołem napędowym turystyki. Tu, proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym, żeby nie opierać się tylko na słowach pana profesora, badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku, cytuję tytuł opracowania, na Dolnym Śląsku, w ujęciu powiatowym i subregionalnym według aktualizacji programu rozwoju turystyki dla województwa dolnośląskiego. To zrobiła firma Biostat. I proszę Państwa, proszę bardzo, dotychczas odwiedzane atrakcje turystyczne na Dolnym Śląsku. Na pierwszym miejscu oczywiście króluje Wrocław. Proszę Państwa, nie dziwimy się, prawda? Ale żeby było dla niektórych śmiesznie, dziwnie, to proszę Państwa, albo przyjemnie, to na drugim miejscu co jest? No proszę Państwa, właśnie zamki są. Proszę bardzo. Proszę Państwa, zajmując się tym tematem przez tyle lat, starałem się zgłębić materiały, na ile mi się udało. Mówię, nie jestem specjalistą. Ponad połowę, ja wiem, 80% chyba życia zawodowego zajmowałem się sztuką użytkową. Zapewne sporo z Państwa
z tego grona z Państwa, Państwo wiecie. Tym niemniej no, starałem się to tak, jak nauczyłem się właśnie pracując w zakładach lotniczych, dokładności, także tu też w opracowaniach czy tych, kompletowania tych materiałów starałem się być dokładny, sumienny. Na ile mi się to udało, to Państwo będziecie oceniać. Tu, proszę Państwa, chciałem pokazać Państwu, jak Legnica jest zmarginalizowana pod względem turystycznym. Proszę bardzo, proszę Państwa, były targi turystyczne w 2023 roku. Legnicy tam nie było. Proszę Państwa, było sesyjne spotkanie przewodników turystycznych z całej Polski. Przyjechali oczywiście, byli we Wrocławiu, w Lubinie, w Jaworze. Przyjechali również na nieszczęście do Legnicy, proszę Państwa. I co? Dlaczego mówię tak? Proszę Państwa, chcieli zobaczyć zamek. Niestety nie udało im się to. Ale to, proszę Państwa, potwierdzają te również dokumenty. I to o, jedno z najstarszych map, które prezentowałem we wcześniejszych latach. Proszę Państwa, zamki i pałace, najciekawszy szlak w Polsce. I proszę Państwa, co? Tu, gdzie Legnica, to jest biała plama. Ale to nie jest wyjątek. Teraz najnowsze mapy. Proszę bardzo. Jedna. Tu, gdzie Legnica, biała plama. To są mapy turystyczne. Tu foldery. Tu następna też, gdzie Legnica, biała plama. To folder Legnica, biała plama w językach niemieckim, angielskim, francuskim i innych. Proszę Państwa, atrakcje Dolnego Śląska, gdzie Legnica nie ma nic. Proszę Państwa, sześć map, nie ma Legnicy, sześć folderów. Następny folder, proszę Państwa, Dolnośląski szlak wież i tarasów widokowych. Proszę Państwa, okazuje się, że nie tylko zamku nie ma, ale u nas żadnej wieży nie ma. Proszę bardzo. 66 wież na Dolnym Śląsku. Legnicy tu nie ma. Proszę Państwa, trudno się dziwić. Proszę bardzo. Kocham Legnicę. Stulecie po odzyskania niepodległości Polski. Proszę Państwa, 8 tematów wiodących na stulecie odzyskania niepodległości, między innymi przez Legnicę. To dotyczy w ogóle Polski, przepraszam, to jest 2018 rok. Ale mówię, przy tej okazji, tu akademia jest, wszystko jest tego, ale najważniejszego obiektu historycznego polskiego, piastowskiego, tu nie ma. Zamku Piastowskiego nie było wtedy. A proszę Państwa, mówię, tu w tym zamku naprawdę się dużo działo. Tu kwitła kultura. Teraz ostatnio zgłębiłem temat biblioteki księcia Jerzego Rudolfa. Ja myślałem, zresztą tak to było publikowane, dopóki nie otworzyły się szerzej, nie otworzyła się biblioteka uniwersytecka. Wyszło opracowanie bardzo wspaniałe. Myślałem, że tylko tych kilkadziesiąt woluminów, które ma Towarzystwo Przyjaciół Nauk z Biblioteki Jerzego Rudolfa, tyle się tu u nas uchowało, bo ogólnie w Polsce jest ich około 200. Tym niemniej, proszę Państwa, ostatnio dowiedziałem się, że
w granicach 6000 woluminów jest, proszę Państwa, z tej biblioteki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wrocławiu. Także to taki miły akcent. Tu, proszę Państwa, dlatego pokazując te przykłady tak zmarginalizowania pod względem turystycznym Legnicy na tle Dolnego Śląska, z tej mównicy kieruję apel do Pana Prezydenta, do Szanownych Państwa Radnych. Zróbmy coś, zróbmy wszystko, proszę Państwa, żeby Legnica zafunkcjonowała w strukturach Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Żeby Legnica wreszcie znalazła się na tych najnowszych folderach, nie na tych, które już są, na tych, które w najbliższych latach się ukażą. Ja uważam, że warto. Myślę, że wielu z Państwa też podzieli moją refleksję. Następna sprawa, proszę Państwa. Chciałem z tej mównicy wystosować apel do Szanownych Państwa Radnych, po drodze, jeśli można, do Pana Prezydenta. Proszę Państwa, pisałem o tym w piśmie skierowanym do Pani Przewodniczącej, do Rady Miejskiej. Proszę Państwa, apeluję o zapisanie w strategii rozwoju miasta na przyszłe lata również przywrócenia funkcji muzealnych na Zamku Piastowskim w Legnicy. Jest to, proszę Państwa, istotne, bardzo istotne. Nawet, proszę Państwa, weźmy to w kontekście takim, że jesteśmy w XXI wieku i, proszę Państwa, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy świadkami, uczestnikami rozwoju techniki. Nowoczesne technologie IT wkroczyły w nasze życie na początku niepostrzeżenie. Dzisiaj to coraz bardziej odczuwamy, a z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, proszę Państwa, będziemy uczestnikami tej technologii w bardzo szerokim zakresie. I tu, proszę Państwa, one wymuszą wiele, proszę Państwa, wiele zmian w strukturze zatrudnienia ludzi, w strukturze zawodowej wielu branż. I proszę Państwa, ludzie, zresztą abstrahując nawet od tego, ludzie się bogacą, mają coraz więcej pieniędzy i chcą i są coraz bardziej ciekawi świata, podróżowania. Przyjeżdża do nas coraz więcej turystów i Legniczanie i w ogóle Dolnoślązacy, czy w ogóle my Polacy też dużo podróżujemy. Także, proszę Państwa, to ktoś mówi, że tu przyjeżdża dużo turystów do Legnicy. Tak, proszę Państwa, ale dlaczego przyjeżdża? Bo jest im po drodze, jak to napisano w tym na folderach dotyczących Legnicy, nie? Z Legnicą po drodze. No więc po drodze jadą, przenocują. I wielu z tych turystów, proszę Państwa, którzy tu się zatrzymują na nocleg, nie mają za bardzo, proszę Państwa, gdzie się zaczepić, co zobaczyć. No bo co, do Akademii pójdą? Nie pójdą. Indywidualnie kto ich wpuści? Druga sprawa, zamek. Pan Prezydent ciągle podkreśla, że zamek jest do zwiedzania. Proszę Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, zamek jest do zwiedzania przez kilka miesięcy, w ograniczonym zakresie i naprawdę, czy tam jest tak wiele do pokazania, a to opracowanie, proszę Państwa, pokazuje, że naprawdę mamy co pokazywać, o czym mówić, tylko trzeba chcieć. Mówicie Państwo, że nie ma pieniędzy. Otóż to ja mówię, Panie Prezydencie, od początku, jak robią to miasta. Dowiedzmy się, jak robią to miasta, które mają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy setkę muzeów.
I czemu oni jeszcze starają się, żeby mieć następne? Tak jak wspomniałem wcześniej, Jelenia Góra, proszę Państwa, piąte muzeum budują. Maleńka Jelenia Góra w stosunku do Legnicy. Poprzyłączali różne tam wioski i teraz są sporym miastem, ale dużo mniejszym od Legnicy. Ale tam jest, mówię, piąte muzeum. I człowiek z Jeleniej Góry się pyta, Legniczan, a po co wam drugie muzeum, skoro macie jedno? Zresztą niedoinwestowane, tak jak wiele instytucji kultury w Legnicy, jak biblioteki, jak ten teatr. Nie wspominając już o braku filharmonii. W Jeleniej Górze niedawno byłem, cudowna filharmonia, wspaniałe koncerty. W Legnicy tego nie ma, bo Legnica jest mała, biedna i zapóźniona w rozwoju. Proszę Państwa, we Wrocławiu wybudowano obiekt kulturalny za 220 milionów złotych. Dlaczego o tym wspominam? Bo proszę Państwa, wybudowano go bez pieniędzy. No, ale kosztował tylko 220 milionów. Jak to zrobili? Kiedy o tym się dowiedziały władze Łodzi i Chorzowa, proszę Państwa, oba miasta przysłały swoich przedstawicieli na rozmowy do Wrocławia, właśnie żeby się nauczyć, jak oni to robią. Sugerowałem wiele lat temu, panie prezydencie, proszę wysłać jednego, dwóch ekonomistów z Legnicy, niech się dowiedzą, jak to robią w innych miastach, że tam jest tyle muzeów, na przykład we Wrocławiu ponad 30 i ciągle przybywa nowe. Skąd oni biorą pieniądze? Co oni zabierają innym instytucjom kultury, innym muzeom, żeby powołać nowe? A u nas pokutuje takie przeświadczenie. Jak powstanie nowe muzeum na zamku, to zabiorą dla Muzeum Miedzi, zabiorą dla teatru, zabiorą pieniądze dla bibliotek. Ludzie, nie tędy droga. Pieniądze są, tylko trzeba się nad tym pochylić i zrobić tak, jak to robią w dziesiątkach, w setkach. Proszę zobaczyć, był program rozwoju budowy sieci nowoczesnych muzeów w Polsce. W tamtym roku został zamknięty, pod koniec roku. Tyle, że z niego skorzystało około 300 podmiotów. Legnica nie. Bo nikt się nie odważył zaprosić pana ministra, wicepremiera do Legnicy, żeby rozmawiać na ten temat. I mówię, jest pan prezydent, ma uzasadnienie, bo stowarzyszenie, kochane, wybudować muzeum, jak ktoś da pieniądze, to nie sztuka. Można, ale później je utrzymać. Proszę Państwa, nie ma lepszego rozwiązania, jakie jest tu w Legnicy. Kiedy takie muzeum, prowadzenie tego muzeum już, może być wprzęgniętych cztery podmioty. Miasto, powiat, który się deklaruje, współwłaściciel, Urząd Marszałkowski. I mówię, kiedy te trzy podmioty by się dogadały, mówiąc brzydko, proszę Państwa, można doprosić ministerstwo, które w wielu wypadkach, kiedy jest uzasadnienie, bardzo chętnie wspomagają na różne sposoby i naukowo, i finansowo, i organizacyjnie. Do tego trzeba tylko powołać, uzgodnić zasady, powołać firmę w drodze konkursu pod tytułem Muzeum w Organizacji i nie ma większych problemów. I wtedy miasto nie ma takich problemów, bo to jest od tego firma. Dlatego, proszę Państwa, a jeszcze taki mały wątek. Wrocław, znaczy w ogóle Dolny Śląsk zarabia na turystyce, jak się chwali Dolny Śląsk, organizacja turystyczna i tak dalej. W granicach, proszę Państwa, 2,5-3 miliardy złotych.
na 2019 rok. Tyle, że proszę Państwa, województwo małopolskie zarabia bez mała 14-15 miliardów w tym czasie. Sama Warszawa zarobiła w 2019 roku w granicach 16 miliardów złotych. Także tu są ogromne pieniądze. Pan minister dostaje teraz rocznie, bo startował z 3 miliardów w 2015 roku. W tej chwili dostaje 6 miliardów złotych rocznie na sferę kultury. I dlatego tu jest, proszę Państwa, są pieniądze na to. Niektórzy z Państwa mówią, tak, nawet z Państwa radnych. Panie Henryku, ale jak powstanie muzeum, to zabierze się pieniądze na drogi, na koleje, na szpitale, na szkoły. Nie, proszę Państwa, tak to nie funkcjonuje. Zresztą miałem okazję przypomnieć o tym panu marszałkowi Krzyżanowskiemu. Z wdzięcznością oczywiście za to, że przyjechał do nas, tylko ja mówię, takie stawianie sprawy to nie jest uczciwe, nie jest solidne. Bo jak Państwo wiecie, każdy resort ma swoją szufladkę, swój udział finansowy i pieniądze z Wydziału Kultury nie pójdą na szpitale i odwrotnie też, ze szpitali nikt nie weźmie na wydatki w sferze kultury. Także proszę Państwa, jeszcze raz gorąco apeluję i serdecznie proszę o zawnioskowanie, o wpis do strategii. To proszę Państwa nie jest na dziś, nie jest na najbliższy czas. Niech to będzie nawet, proszę Państwa, zrobione dla przyszłych pokoleń. Ale to muzeum powinno tu być. Proszę zobaczyć, marszałek ma taką ogromną część, chyba 2/3 tego zamku, nie wiedzą co z tym zrobić. Kiedy był pan Samborski, chciał tu ściągnąć instytucję, Centralny Ośrodek Kultury w Legnicy, następny Centralny Ośrodek Kultury. Nie, na muzeum nie było ani jednej salki. Mając kilkadziesiąt, nie wiem, może setki sal, chciało stowarzyszenie wynająć jeden pokój na spotkania, przepraszam, na spotkania historyczne w zamku. Pani szefowa biblioteki pedagogicznej na zamku oczywiście się bardzo chętnie zgodziła tego. Kiedy zwróciła się z tym tematem, żeby nam udostępnić, załatwić salę tego, tą odrestaurowaną w zamku, no otrzymała burę i musiała zerwać z nami wszelkie owocne kontakty, współpracę, bo pan dyrektor na zamku nie wyobraża sobie, żeby stowarzyszenie mogło tam zafunkcjonować. No. Panie Henryku. I tu reasumując, proszę Państwa, dyrektor z tego, z Zamku Piastowskiego w Legnicy, w książeczce Portrety Legniczan pisze, codziennie cierpię, idąc, jadąc przez to biedne miasto i nie mogę się nadziwić. Czemu tu jest wszystko gorsze, brzydsze, głupsze niż w cywilizowanym świecie? Ja wiem, panie prezydencie, panu się to nie podoba, bardzo wielu się to nie podoba, ale kiedy pytam się człowieka, proszę pana, a skąd pan przyjechał? No z Lublina. I ja mówię, jak pan odbiera to nasze miasto? No proszę pana, macie piękne miasto, tylko czemu ono takie zaniedbane? Czemu ono takie brudne? Przyjeżdża, proszę państwa, dyrektor biura pana ministra Dworczyka. Chodzimy po dziedzińcu zamku, odwiedziliśmy mauzolemu, oczywiście pokazałem zieloną komnatę, chodzi. Trawa taka, proszę państwa, po kolana. Wiatr śmieci rozwiewa na dziedzińcu przed szkołą muzyczną. Panie Henryku. Tynki poodrapywane i się pyta do mnie, panie Henryku, tak się rozgląda, tu mu przeleciała torebka foliowa koło tego, a papierów pełno wszędzie. Mówi, panie Henryku, a jest tu jakiś gospodarz? Spokojnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Henryku. Radni są bardzo zniecierpliwieni. Bardzo długie, wyczerpujące wystąpienie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście nie zamykamy tematu. Chciałabym zapytać, czy pan prezydent w tym miejscu chciałby coś powiedzieć. Pan prezydent nie wyraża takiej woli. To bardzo proszę radni. Otwieram dyskusję. Pan Rabczenko Jarosław, bardzo proszę. Przepraszam, jeszcze tylko słowo dorzucę. Zostawiłem list otwarty w kancelarii Rady Miasta i to samo zrobię na dole w biurze podawczym dla pana prezydenta. List otwarty w odpowiedzi na stanowisko pana prezydenta i sytuację, jaka tu nas ogarnia. Mogę prosić o opracowanie? Pani przewodnicząca, bo mi czas ucieka, bym bardzo prosił od nowa, czy zapamiętać, że... No. Znaczy, może pani dodać potem, tylko sygnalizuję, że prawie minutę straciłem. Dobrze. Bardzo dziękuję i pan prezes w bardzo, bardzo gorzkich słowach przedstawił kondycję legnickiej kultury, legnickiej turystyki. Natomiast mimo iż były to słowa bardzo gorzkie, myślę, że niezwykle potrzebne, bo bardzo bym chciał, żeby do prezydenta w końcu dotarło, że ocena Legnicy, również ta nie zawsze taka atrakcyjna, nie jest tylko i wyłącznie złośliwością opozycyjnych radnych, ale niestety ona się powiela również wśród przyjezdnych, wśród mieszkańców i lekceważenie tematu po prostu no, jakby niczego nie załatwia. Ja mam też taką smutną refleksję, że nawet gdyby w końcu udało się zadbać o atrakcję turystyczną w postaci Legnickiego Zamku, to będzie ogromny problem, aby ci turyści po prostu tam dojechali, bo drodzy Państwo, stan legnickich dróg jest po prostu makabryczny. Moja koleżanka partyjna, o której wspomniał pan prezes Jadwiga Zienkiewicz, przepraszam, Szeląg, Jadwiga Szeląg ze Złotoryi, radna sejmikowa, stwierdziła, że Legnica jest bogatym miastem. To chyba dawno po Legnicy nie jeździła, a przynajmniej na pewno nie była tydzień temu na Komisji Budżetu i Finansów, gdzie no, zbadaliśmy, objechaliśmy legnickie ulice wraz z radnymi, z panią prezydent, z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich i na każdą jakby uwagę, że te drogi wyglądają makabrycznie, odpowiedź była: nie ma pieniędzy. Dlaczego jest niesprzątane? Bo nie ma pieniędzy. Dlaczego dziury są niełatane? Bo nie ma pieniędzy. No, to jest zawsze wymówka, tylko drodzy Państwo, no jednak do czegoś te służby zostały powołane. Jednocześnie słyszymy, że na nic nie ma pieniędzy, a ja przypomnę, że jeszcze niedawno prezydent lekką ręką wydawał 150 tysięcy rocznie na cyklostradę rowerową, czy też autostradę rowerową, która oczywiście, że nie powstała i o tym też mówiliśmy na samym początku, kiedy ten haracz prezydent bardzo chętnie płacił stowarzyszeniu, które no nic nie wybudowało i nic nie zrobiło. W końcu na szczęście no jakby ten rozum się pojawił tutaj i zrezygnował pan prezydent z tej płatności, ale wtedy lekką ręką te pieniądze tam szły. Kiedy mamy fatalne drogi, prezydentowi nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupić nowy samochód, mimo że stary jeszcze jest całkiem przyzwoity. I proszę nie mówić to od razu, że to jest populizm, bo takie rzeczy czy takie narzędzia jak najbardziej może sobie władza wykonawcza sprawiać, ale nie wtedy, kiedy na nic naprawdę nie ma kasy. Więc drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że doczekamy się finalnie tej prawdziwej turystyki w naszym mieście, ale też zanim to nastąpi, albo równolegle jakby z tym problemem, rozwiązany zostanie problem legnickich dróg. Drodzy Państwo, naprawdę po Legnicy już się nie da jeździć. To, co widzimy teraz, to jest po prostu no, makabra i wstyd przed przyjezdnymi, którzy nasze miasto odwiedzają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Baranowski, Arkadiusz, proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam takie pytanie do pana prezydenta, a jednocześnie może nawet jakiś pomysł na taki doraźny, który chyba wydaje mi się możemy zrobić od razu, bo tutaj wiadomo też takie plany i tutaj chylę czoła przed panem, który przedstawił całą tą koncepcję, tutaj są ważne pieniądze, ale wydaje mi się, że w innych
działach czy na innych odcinkach możemy zrobić to dużo szybciej. I stąd pytanie, jak wiemy, w Wydziale Promocji zatrudniamy tylko 7 osób. Mamy panią dyrektor, mamy różnorakich specjalistów do spraw promocji. W ogóle w zakresie czynności tutaj mamy kreowanie polityki z zakresu promocji miasta oraz polityki w zakresie komunikacji społecznej, zarządzanie działalnością promocyjną miasta na terenie kraju oraz za granicą. Tutaj z ust pana padło, że nie widział czy nie zaobserwował promocji naszego miasta na targach, na rozlicznych imprezach. Ja mam od razu pytanie, czy możemy teraz dowiedzieć się, ile w ostatnim dwuleciu było imprez, na których uczestniczyliśmy jako miasto i na których byliśmy promowani. Drugie moje pytanie, czy te wszystkie 7 osób, które jest zatrudnione, zajmują się promocją miasta, czy zajmują się też innymi sprawami i czy to jest związane z zakresem ich czynności. Trzecie pytanie dotyczące organizacji turystycznej, a konkretnie naszych centrów obsługi. W tej chwili padają różne informacje, ale z tego co wiem, w sobotę i w niedzielę informacja turystyczna w Legnicy jest zamknięta. Nie wiem, może się mylę, sobota, niedziela, wtedy kiedy turyści się pojawiają w mieście. Za to jest otwarta od poniedziałku bodajże do piątku o 7 do 15.30. W niektórych tam chyba w bramie Głogowskiej od wtorku. Czy to jest taki problem, żeby to zmienić i od, nie wiem, weekendu, żeby w weekend było to otwarte, bo to jest, wydaje mi się, kluczowe. We Wrocławiu na przykład do godziny 20 takie miejsca są otwarte. U nas niestety jest to zamknięte. Ludzie prosząc o jakąś informację, wiem to z informacji od zajmujących się tą kwestią promocji Legnicy, tak można powiedzieć chałupniczo, tych hobbystycznie, to zwracają się w Empiku, tutaj w Galerii Piastów, żeby dostać jakąś ulotkę, której i tak nie mają, tylko nie wiem, posiłkują się telefonem. Wydaje mi się, że takie rzeczy możemy zrobić nie wiem, w odstępie kilku miesięcy, żeby to uruchomić, chyba że jest z tym problem. Stąd pytanie do pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję, panie radny. Bardzo proszę, radny Andrzej Lorenz. Dziękuję za udzielenie głosu. Chciałbym podziękować również tutaj występującemu prezesowi Stowarzyszenia Zamek Piastowski, panu Henrykowi Kłakowi. Dla mnie to była bardzo ciekawa i interesująca podróż i w czasie, i wśród różnych ciekawych informacji. Ja sobie odnotowałem kilka tematów, które od razu jakby pojawiły się w mojej głowie. Mam na myśli turystykę, może nie taką międzynarodową, ale turystykę lokalną. Panie prezydencie, jeśli turystyka to wydarzenia, nie tak daleko, nie taka duża miejscowość jak Jawor, nie wiem czy 10, czy 15, czy może od 20 lat zrobiła wydarzenie, które jest już nie tylko lokalne, ale międzynarodowe, Święto Chleba. To generuje bardzo dużo turystów, to generuje bardzo duże wydarzenie w tym mieście, w tym czasie i to bardzo jest dużym magnesem. To już się wpisało, przepraszam, to jest Święto Chleba i Piernika. Inny przykład, też niedużej miejscowości, ale poniekąd jakoś tutaj są analogie do Zamku Piastowskiego. Na przykład turniej rycerski na Zamku Grodziec. Wśród osób, które się interesują, powiedzmy, kulturą, sztuką, jest to taka atrakcja, która obowiązkowa, którą trzeba przynajmniej raz zobaczyć i z chęcią się wraca. To nie są duże wydatki, a jest to na tyle fajnie zorganizowane, że chętnie się tam wraca. Dlaczego, panie prezydencie, dlaczego nie można na Zamku Piastowskim zrobić takiego wydarzenia, które będzie magnesem? Dlaczego tam nie może powstać jarmark średniowieczny, tylko mamy jarmark staroci? Dlaczego nie może być, nie mam nic przeciwko jarmarkowi staroci, absolutnie, ale jak dodatkowo.
Dlaczego tam nie może być turniej rycerski, tylko jest boisko zamknięte po godzinach pracy i tam nie mogą postronne osoby przychodzić? No to wiele mówi. Wiele mówi też odnośnie inwestycji, tak trochę skorzystam z tego, że mam czasu. Jakby pan prezydent mógł powiedzieć, bo z takich większych inwestycji to jest centrum Vitelona. Ile pana zdaniem, panie prezydencie, centrum Vitelona przyniesie, przyciągnie turystów i ile przyniesie dochodu do budżetu, do naszej kasy? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie radny. Nie widzę więcej głosów. Pytałam pana prezydenta, jakbyście państwo słyszeli, to słuchali wszyscy. Bardzo dużo tutaj szeptów jest, bardzo proszę. Pani Karolina Jaczewska-Szymkowiak, proszę. Ja chciałam powiedzieć, że pan Lorenz z ciekawością wysłuchał. Ja wysłuchałam tego wystąpienia nawet z zażenowaniem i było mi wstyd, że musieliśmy tutaj wysłuchać takiej przykrej prawdy o Legnicy. Niestety spotykam się z tym bardzo często, jeżeli przyjeżdżają tutaj moi znajomi, nie tylko z zagranicy, ale nawet mój syn ostatnio. Zrobiliśmy sobie tur po właśnie wieżach i punktach widokowych na Dolnym Śląsku i patrząc się na przewodnik, właśnie na tą mapę, którą wskazywał pan, nasz przedmówca, pan prezes, nie było tam Legnicy. Zapytał: mamo, dlaczego nie ma tutaj Legnicy? Dlaczego nie ma naszego zamku? Nie potrafiłam mu tego odpowiedzieć, znaczy nie chciałam mu odpowiedzieć, niestety. W tym przewodniku jeszcze jednym były takie miejscowości jak Gomulniki Małe, Wieża w Pobiednej, Wieża w Japience, Wieża w Maciejowej, punkt widokowy Guzowato Radków, punkt Skopiec Komarno. Szczerze mówiąc, nawet niektórych miejsc nie wiem, gdzie są zlokalizowane na mapie Dolnego Śląska, a są one w tych wykazach jako wieże i punkty widokowe. Legnicy tam po prostu nie ma. Legnica to jest biała plama turystyczna. Nic tutaj się nie dzieje. Mój przedmówca, pan Baranowski, powiedział o punkcie turystycznym. Ja również chciałam pójść ze znajomymi do punktu turystycznego, bo chcieli zakupić jakieś suweniry z Legnicy, magnesy, cokolwiek. Niestety odbili się o zamknięte drzwi. Byliśmy tam w niedzielę, bo przyjechali do nas na weekend wieczorem w sobotę i szczerze mówiąc też nie miałam wytłumaczenia, dlaczego ten punkt informacji turystycznej w Legnicy był zamknięty. Byli bardzo zadziwieni. Co chciałabym jeszcze powiedzieć? Brakuje tutaj na pewno, jeżeli chodzi o Legnicę, współpracy jakiejkolwiek z podmiotami takimi jak przedsiębiorstwa turystyczne, organizacje pozarządowe. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o organizację turystyczną, która działa na rzecz Legnicy, to tylko bardzo, nie wiem, Ekorama na przykład, dzięki której mieliśmy majówkę zrobioną, bo to był jedyna atrakcja w dni majowe, rajd rowerowy zorganizowany przez tą... Proszę? Ale Ekorama również przygotowała. No to dobrze. Dobrze. OSIR przygotował jedyną turystyczną atrakcję, jakim był rajd rowerowy. Okej, muszę się zgodzić, dobrze, przyznam to. Myślałam, że to Ekorama. Widocznie bardzo dobrze to wypromowali jako organizacja pozarządowa. Natomiast nie zmienia to faktu, że Legnica jest białą plamą na mapie turystycznej. Legnica nie wykorzystuje swojego potencjału w żadnym stopniu. Jeżeli chodzi o Zamek Piastowski, jest to najstarsza warownia murowana w Polsce. Czy ktoś oprócz tutaj nas to wie? No nie, bo po prostu Legnica w tym zakresie w ogóle nie jest promowana. Na co idą pieniądze, jeżeli chodzi o te promocje? Czy pan jako prezydent miasta wystąpił kiedyś z jakimś pismem, z jakąś propozycją do marszałka dolnośląskiego, który jest jakby drugim użytkownikiem Zamku Piastowskiego, żeby jednak zmienić tą funkcję i nadać zamkowi jednak taką funkcję turystyczną, żeby mieszkańcy
nie tylko mieszkańcy, natomiast przyjezdni jednak mogli z tego korzystać. To są pieniądze, które nam uciekają. Panie prezydencie, no ja jednak bardzo, nie wiem czy państwo, ale mi tu brakuje pana jakby głosu w tej sprawie. No cisza jakby, myślę, że tutaj jest, totalnie nie ma miejscu. Chyba, że pan czuje się tak zażenowany tym wypowiedzią dzisiejszą. Dobrze. Ja nie dyscyplinuję, tylko jakby liczę, że pan jednak odniesie się do tego i wytłumaczy nam, dlaczego jakby przez tyle lat zostaliśmy w tym zakresie zaniedbani. Dziękuję bardzo. To proszę zrezygnować z głosu. Pani radna Krzeszewska Aleksandra, proszę. Bardzo dziękuję. Pan prezes Stowarzyszenia Zamek Piastowski zwrócił uwagę nam wszystkim na bardzo ważny problem. Problem wydaje mi się, że dotyczy chyba bezpośrednio działalności Wydziału Promocji w kontekście promowania turystyki w mieście. Mamy bardzo bogatą historię miasta, mamy jeden z najstarszych zamków w Polsce, ale mamy też strategię rozwoju miasta 2030+ i cel operacyjny, który zdążyłam sobie tutaj odnaleźć, 2.4 jest to cel dotyczący właśnie bezpośrednio turystyki i jakie kierunki działań będzie podejmowało miasto właśnie w tym obszarze. Modernizacja, rozbudowa oraz wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Promocja atrakcji turystycznych i historycznych w Legnicy również wśród dzieci i młodzieży. Promocja wydarzeń turystycznych i imprez konferencyjnych organizowanej przez sektor publiczny i prywatny. Promocja turystyczna Legnicy, kreowanie wizerunku miasta jako, i tutaj zwracam szczególną uwagę, atrakcyjnego dla rozwoju turystyki weekendowej, biznesowej i konferencyjnej, wspieranie rozwoju e-usług w turystyce, rozwijanie współpracy w zakresie turystyki z samorządami legnicko-głogowskiego obszaru funkcjonowania oraz innymi partnerami z regionu. Mamy Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, mam tam zatrudnionych 8 osób. I teraz Wydział Promocji zajmował się Młodzieżową Radą Miejską przez pewien czas i Młodzieżowa Rada Miejska zawiesiła działalność. Wydział Promocji zajmował się wolontariatem miejskim i aktualnie o wolontariacie no, nie słyszymy ani słowa. Drzwi Wydziału Promocji w tym lokalu, w którym znajduje się Centrum Seniora, są permanentnie zamknięte. I wydaje mi się, że więcej dla samej promocji miasta zrobiłoby 10 pasjonatów, którym naprawdę po prostu zależy na promocji tego miasta jako ośrodka turystycznego, niż 50 pracowników wydziału, którego po prostu efektów pracy no, niestety nie widzimy. I teraz niestety mówię równolegle z panem prezydentem. Mam nadzieję, że mnie to w jakiś sposób będzie słychać. Właśnie, panie prezydencie, o tym mówię, że niestety pan nie słucha. 8 osób jest zatrudnionych w Wydziale Promocji i... No właśnie dlatego mówię, że pan mnie niestety nie słucha, bo gdyby pan słuchał mojej wypowiedzi, to jeszcze raz ją przytoczę. Uważam, że więcej dla promocji miasta zrobiłoby 10 pasjonatów niż 50 pracowników, których pan zatrudniłby ewentualnie w Wydziale Promocji miasta. Rozumie pan, mogę jeszcze raz to przetoczyć. Tak, o taką wypowiedź, dobrze. I teraz wobec tego wszystkiego, co powiedziałam, chciałabym zwrócić się do pani przewodniczącej z wnioskiem o włączenie do porządku obrad w sesji w czerwcu punktu sprawozdanie z działalności Wydziału Promocji i Komunikacji Urzędu Miasta za rok 2022. Dziękuję. Poprosimy o wniosek na piśmie pani radna. Dobrze, dziękuję bardzo. Arkadiusz Baranowski, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Korzystając z okazji, bo tutaj pada kwestia zabytków, od razu chciałem zapytać o Basztę Chojnowską. Jaki mamy pomysł na tą basztę? Czy w ostatnim okresie były jakieś wnioski składane o środki zewnętrzne? I jeszcze jedna kwestia. W wielu miastach mury miejskie służą za miejsce do wypoczynku, rekreacji, a także do takiego spotkania i obejrzenia tego fragmentu historycznego dla każdego miasta czy tam ośrodka miejskiego. My takie mury miejskie mamy, jeszcze nam się ostały w rejonie właśnie Baszty Chojnowskiej, tutaj w pobliżu niedaleko ratusza. No, jak to wygląda, to możemy wyjść nawet i zobaczyć, w jakim to jest stanie. Wydaje mi się, że też można byłoby podjąć tego temat
tego terenu, zagospodarowania tego terenu, szczególnie tutaj przy ratuszu, gdzie są te płyty chodnikowe w takim katastrofalnym stanie, już nie mówiąc o oświetleniu tego. Są pomysły, znaczy, żeby zobaczyć to, jak to wygląda, odsyłam do wielu mniejszych miejscowości typu Kożuchów, Świebodzice czy Świebodzin, gdzie takie rzeczy są oświetlone, podświetlone i ładnie wyglądają, są wyczyszczone i przygotowane chociażby do tego, że można przy nich usiąść. Także to jest taka moja dygresja jeszcze ad vocem tego, co tutaj się na podstawie wystąpienia pana, szanownego pana odnośnie zabytków. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Andrzej Lorenc. Jeszcze raz dziękuję za udzielenie głosu. Chciałbym się odnieść do głosu mojego przedmówcy i od razu udzielę odpowiedzi odnośnie Baszty Hojnowskiej. Przygotowałem sobie wydruk, panie prezydencie. Myślę, że to będzie najlepsza wizytówka, jeżeli chodzi w sumie o puentę całej tej debaty, bo w pobliżu Baszty Hojnowskiej na kamienicy jest między innymi billboard Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zrobiłem zbliżenie, bo akurat trwa głosowanie do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, kiedy zobaczyłem, szanowni państwo, że tam jest billboard z zeszłego roku. Także to był taki, powiem szczerze, śmiesznie i strasznie, jak to się mówi, ale to wprowadza w błąd potencjalnych głosujących. Taką mamy turystykę, panie prezydencie, w Legnicy. Taki jest obraz miasta. Dziękuję. I prosiłbym, żeby ściągnąć ten billboard, bo to jest po prostu śmiech na sali. Dziękuję. Szanownym państwu radnym. Bardzo proszę, pan prezydent Tadeusz Krzakowski. To może zacznę od tego ostatniego wątku. Firma, która obsługuje billboardy, realizuje politykę związaną z możliwościami, ale nie, miasto nie pokrywa kosztów zaklejania billboardów, proszę pana, i nie jest właścicielem tego miejsca. Jak będziemy właścicielem tego miejsca, to będziemy zaklejać. I wobec tego przykład pana, no po prostu trzeba troszeczkę się zorientować w sprawie. Ja pana informuję, że to nie jest billboard, który jest przez nas wywieszony w tym roku, tylko to jest prawdopodobnie pozostały z tamtego roku i jestem pewien, że to jest pozostały z tamtego roku, więc szyderczy śmiech i pana opinia na ten temat jest nieuzasadniona. Wisiały też portrety polityków przez wiele miesięcy i też można było powiedzieć po kampanii wyborczej, że dlaczego wiszą i prezydent ma zaklejać. Także to ten wątek. Proszę państwa, mamy punkt wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy, a państwo oczywiście nawiązujecie do innych wątków, które dotyczą miasta. Chętnie podejmę się dyskusji na ten temat na oddzielnej sesji, być może komisji, gdzie będziemy rozmawiać na temat turystyki, bo wielokrotnie podnosiłem kwestię, że rozmowy tematyczne i rozmowy, które dotyczą zagadnień kluczowych też i w poszczególnych dziedzinach życia miasta, dla mnie są rzeczą naturalną, jestem otwarty do takiej dyskusji. Zamek Piastowski jest, jak państwo wiecie, współwłaścicielem tego zamku, współwłaścicielem w części jest miasto, 2/3 bodajże jest własnością Urzędu Marszałkowskiego i zmiana funkcji tego obiektu leży w kompetencji ewentualnie właściciela jednego i drugiego, jeżeli oczywiście taka decyzja będzie organów stanowiących, bo one podejmują decyzję wraz ze wskazaniem źródeł finansowania utrzymania ewentualnego obiektu. O wydatkach na promocję to państwo doskonale wiecie, możemy o tym porozmawiać. Uchwaliliście budżet na ten rok, wiecie jakie są pieniądze uchwalone na promocję w mieście, wiecie państwo ile osób jest zatrudnionych w dziale promocji, więc nie ma tam 50 osób, to informuję panią, bo o to mi chodziło, czy pani mówiła o 50 osobach, bo wydawało mi się, że gdybym zatrudniał, rozumiem, pani powiedziała 50 osób, to nie, zatrudniamy w tej chwili 8 osób, jeśli chodzi o dział promocji, tym się zajmują. W związku z tym sprawa myślę, że jest oczywista, transparentna, jeżeli państwo chcecie na ten temat rozmawiać. Bardzo proszę, na co idą pieniądze? Państwo otrzymujecie co roku sprawozdania z realizacji budżetu. W tym roku również dostaniecie za chwileczkę sprawozdanie o stanie miasta, raport o stanie miasta, dostaniecie też sprawozdanie z wykonania budżetu za półrocze i będziecie państwo widzieli, na co idą pieniądze, ile tych pieniędzy było przeznaczonych na działalność promocyjną. Ja ubolewam, że te wydatki są w budżecie tak możliwe do zabezpieczenia na tak niskim poziomie, że rzeczywiście w tej chwili brakuje na działanie
działania, bo chociażby na turystykę mamy 3000 zapisane. W mieście 100-tysięcznym 3000, jak Państwo sami wiecie, jest to w uchwale budżetowej przez Państwa też i usankcjonowane, więc można by było pokusić się o znalezienie być może i przeniesienie zdaniem Państwa środków z innych działów naszego miasta i w ten czas zwiększyć te środki na turystykę. Jeśli chodzi o postulat Pana, przytoczył tutaj Pan szereg informacji dotyczących chociażby wydatków na terenie Dolnego Śląska związanych z kulturą. No tak, ja potwierdzam, tutaj w 98 roku nie było w Legnicy żadnej przejętej instytucji przez Urząd Marszałkowski jako wojewódzkiej. Wówczesny wojewoda nie zadbał o to, żeby instytucje kultury wojewódzkie, takie jak chociażby teatr czy inne, były przejęte WUDEK, przejęte przez Urząd Marszałkowski. Stało się to dopiero później w wyniku podpisania porozumienia ze mną Urzędu Marszałkowskiego i pana marszałka bodajże Piotra Borysa, że wprowadziliśmy do instytucji prowadzonych i następnie współfinansowanych, współprowadzonych przez Urząd Miasta Legnicy właśnie do instytucji Urzędu Marszałkowskiego Teatr imieniu Modrzejewskiej. To jest pierwsze to, co się wydarzyło i naprawiona została dziejowa niesprawiedliwość, że jedna instytucja z Legnicki, z tych, które były wojewódzkimi, została przejęta przez Urząd Marszałkowski i to, o czym Pan pisze tu, to jest prawda. Te kwoty wymienione wynikają z faktu, że wcześniej byłoby tu zero, bo jedyną instytucją prowadzoną przez Urząd Marszałkowski w Legnicy jest Teatr Modrzejewski. Jedyną. Nie ma innej instytucji. Jeszcze był WUDEK, który Wojewódzki Dom Kultury, który przejął Teatr Modrzejewski i stał się właścicielem tego budynku Teatr Modrzejewski. No i niestety tego WUDEK-u nie mamy. I jeśli chodzi o kwestie dalszych wydatków związanych z przekształceniem tego obiektu na muzeum, ja czytałem Pana propozycję, ona jest bardzo interesująca, jest bardzo ambitna, jest bardzo, powiedziałbym, bogata w różnego rodzaju informacje, ale też i koncepcje, taki nazwałbym założeniem do tej koncepcji takiego muzeum. I oczywiście jest to olbrzymi wydatek, który ewentualnie trzeba było ponieść z tego, co mniemam, bo przytoczone przez Pana przykłady tutaj realizacji muzeów na terenie Polski to były kwoty rzędu 220, 250, 400 milionów, 240, 380 milionów, 405 milionów. No i tutaj są to wydatki takiego rzędu. W tym wypadku, jeśli chodzi o Zamek Piastowski, nie mamy przynajmniej pełni oszacowanych kosztów przekształcenia tego obiektu w takie muzeum, które by można było zorganizować na terenie tego kompleksu zamkowego. Ja tylko przypomnę, że wieża Zielona Komnata, wieża Świętej Jadwigi została wyremontowana przez nas właśnie, przez Urząd Miasta. Wszystkie obiekty na terenie miasta są utrzymywane i remontowane dotychczas przez Urząd Miasta z budżetu miasta, mimo że zabiegaliśmy o pieniądze. Pan minister Zdrojewski nie pokusił się o wsparcie finansowe remontu Akademii Rycerskiej. Nawet organizowana była tutaj jego wizyta, oglądaliśmy, chodziliśmy, konferencja prasowa, deklaracja. Później z tego nic nie wyszło i Urząd Marszałkowski też się nie włączył do współfinansowania remontu Akademii Rycerskiej. Całą Akademię Rycerską wyremontowaliśmy z naszego budżetu. Dziś ona jest uratowana i myślę, że Pan to docenił i zauważył, że ta Akademia dzięki tylko zaangażowaniu miasta została uratowana przed zniszczeniem, bo jak wyglądała przed laty, to są udokumentowane, stan jej jest udokumentowany na zdjęciach i dokumentacji historycznej związanej z remontem i nie tylko remontem tego obiektu. Jeśli chodzi o materiały promocyjne, które Pan się posługiwał, to są, Pan nie powiedział, kto wydawał te materiały. Urząd Marszałkowski, myślę, że w większości wydawał te materiały promocyjne i mimo tego, że Legnica jest na mapie Dolnego Śląska, Urząd Marszałkowski nie dostrzega Legnicy, że jest takie miasto. Mimo naszych zabiegów, rozmów i zwracania uwagi, że Legnica jest ważnym miastem na mapie Dolnego Śląska, to Urząd Marszałkowski prawdopodobnie za pośrednictwem DOT-u, bo ja nie znam, mógłby Pan podać, kto jest wydawcą tych materiałów? Czyli DOT, tak?
DOT, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. I tutaj, drodzy Państwo, ja w miesiącu marcu zwróciłem się do komisji naszej Rady o wydanie ewentualnej opinii na temat przystąpienia Legnicy do DOT-u. Z tego, co posiadam informacje, jest negatywna opinia komisji. W związku z tym tam jest oczywiście też składka do zapłacenia. W przypadku naszego miasta myślę, że symboliczna, bo to jest 7700 zł bodajże roczna. I w związku z tym nic nie stoi, nie stałoby na przeszkodzie, żebyśmy byli członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, tak jak przed laty byliśmy członkiem organizacji turystycznej i zrezygnowaliśmy z członkostwa na skutek różnego rodzaju gier i gierek, które tam się odbywały w docie. No ale myślę, że teraz jesteśmy, zresztą ja odbyłem spotkania z przedstawicielami DOT-u, z prezesem DOT-u. Rozmawialiśmy na temat przystąpienia do ewentualnego przystąpienia Legnicy do DOT-u. Stąd też moje wystąpienie do Komisji Oświaty Kultury, by zajęła stanowisko w tej materii, bo później to wolą Rady przystępujemy i występujemy z organizacji tego typu. I chcąc mieć wiedzę na ten temat, próbowałem zasięgnąć opinię w komisji. I to był, i będzie ewentualnie podstawą do mojego dalszego działania, jeśli chodzi o składanie wniosków do Rady, bo Rada będzie musiała tutaj zająć stanowisko w przypadku, gdy taki wniosek się pojawi. Mówię musiała, dlatego że to jest kompetencja Rady, żeby podejmować decyzję o wstąpieniu czy wystąpieniu z danej organizacji. Także te materiały promocyjne jak najbardziej chciałbym, żeby uwzględniały Legnicę. DOT realizuje swoją politykę informacyjną i oczywiście mam nadzieję, że znajdzie się to też i materiał dotyczący Legnicy, bo proszę Państwa, no, z ubolewaniem mówię o tym, że dotychczas z różnych powodów niemerytorycznych, tak było to miasto też i w tych materiałach uwzględniane lub nieuwzględniane. Ja przekażę Pani materiały informacyjne, które mamy o mieście, żeby Pani mogła synkowi pokazać i tym, którzy przyjeżdżają. W punktach informacji turystycznej znajdują się te materiały. W punktach informacji turystycznej też znajdują się te materiały. W hotelach też te materiały były przekazywane i są przekazywane. Taka była, była umowa też i z hotelami i miejscami, gdzie przybywają turyści. I oczywiście Legnica zawsze po drodze jest tym hasłem, które nie jest na to dosłownym znaczeniu, bo to trzeba też i widzieć podtekst ten związany. Natomiast jesteśmy tak miejscem do turystyki tranzytowej. Pobyt w mieście nie wiąże się z kilkudniowym pobytem, chociaż chcielibyśmy być może. Budujemy też atrakcyjność miasta w oparciu o różne inwestycje. Ja rozumiem, że każda taka dyskusja jest okazją do tego, żeby sponiewierać i przedstawić ciemne strony funkcjonowania miasta. Przyjmuję to do wiadomości, natomiast ja mam z ostatnich dni też dowody na to, że goście naszego miasta bardzo pozytywnie o Legnicy się wypowiadają, bardzo pozytywnie się wypowiadają o też i architekturze i tym, co mogli zobaczyć w mieście. I ja powiem też, jeżdżąc w ostatnich też czasie, będąc w jednej z miast stolicy, widziałem, jak wyglądają ulice i też widziałem, jak wygląda przestrzeń, jeśli chodzi o tereny zielone. I rozumiem, że wszyscy ci, którzy mają problem z tym, to warto, żeby postrzegali też ten problem przez pryzmat sytuacji finansowej polskich samorządów globalnie, jeśli chodzi o możliwości realizacji wydatków bieżących. A i nie ukrywam, że w tej chwili sytuacja, która jest, dotyczy też i nas i na pewno nie jest nam łatwo, jeśli chodzi o wywiązanie się teraz zobowiązań, które będą przed nami do końca tego roku no, realnymi. Decyzja, jaką Państwo w wyniku debaty mielibyście podjąć, to bym chciał, żebyście zgłębili ten temat i zapoznali się ze szczegółowymi materiałami dotyczącymi funkcjonowania takiego obiektu i możliwości prowadzenia. Jeśli chodzi o dostęp do obiektu, o których Państwo mówicie, że wieże były niedostępne, czy zamek był niedostępny, no, Mauzoleum Piastów też jest w Legnicy i też chciałbym, żeby było dostępne. Są to obiekty, których to właściciele decydują o dostępności tych obiektów. My nie stajemy w wysiłkach też, żeby zachęcać do zwiększenia dostępności tych obiektów. Muzeum nasze prowadzi
działalność, pan dyrektor ewentualnie będzie mógł się za chwilę odnieść, dotyczącą dostępności obiektów, chociażby i tutaj parafia Kościoła Ewangelickiego Proboszczy, jeśli chodzi o platformy i dostępność tych platform. Nie widzę żadnych problemów, wręcz przeciwnie, pastor jest tu otwarty na realizację tych działań z dostępnością do platformy widokowej Kościoła Mariackiego. Ze strony pana były pytania dotyczące muru i bramy Chojnowskiej. Temat jest w tej chwili zgłoszony też i do, znaczy był zgłoszony do dofinansowania ze środków unijnych. Niestety nie uzyskał dofinansowania. Funkcjonalność tego obiektu samego jako takiego jest no, bardzo trudna, bo jego charakter niestety uniemożliwia wykorzystywanie przy wymaganiu, jakie stawia konserwator zabytków, zachowania architektury obiektu, jeśli chodzi o dostępność w tych miejscach dla, jako obiektu użyteczności publicznej. No i na pewno będzie to wszystko wynikało z możliwości budżetu, jeśli chodzi o dalsze działania na bramie Chojnowskiej i murze obronnym. Natomiast w tej chwili ja tylko przypomnę, że kamienica Szolca, fontanny, śledziówki, brama Gugowska, zamek Zielona Komnata, wieża Świętej Jadwigi, Akademia Rycerska, Teatr Letni, Zespół Palmiarni, to są obiekty zabytkowe, które i Park Miejski, to są obiekty zabytkowe, które remontujemy lub wyremontowaliśmy i są w stałym utrzymaniu z budżetu miasta. Wcześniej, tak wspomniałem, ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Jedyną formą dofinansowania to było dofinansowanie fontanny Neptuna przez Fundację Ryki z fundacji niemieckiej, następnie kamienica Szolca również z fundacji niemieckiej była remontowana, w części oczywiście. No i z kwotą 3 milionów, jak dobrze pamiętam, dofinansowana była Akademia Rycerska z fundacji polsko-niemieckiej i to było jedyne źródło dofinansowania. Drugim źródłem finansowania był remont wykończeniowy Akademii Rycerskiej z KGHM-u 600 tysięcy, drugie 600 tysięcy zostało nieprzekazane na realizację tego przedsięwzięcia. Również jeśli chodzi o inne obiekty, staraliśmy się o dofinansowanie Teatru Letniego, zabrakło punktów z tytułu braku być może fotowoltaiki na obiekcie w ramach mechanizmu norweskiego. To te zabiegi, o które pan pytał, gdzie podejmowaliśmy działania pozyskania środków finansowych. To myślę, że na ile pamiętam, odpowiedziałem na pytania, które państwo formułowaliście w tej debacie dotyczącej wystąpienia pana prezesa związanej z zamkiem piastowskim w Legnicy. Dziękuję panie prezydencie. Bardzo proszę, Andrzej Lorenc, ad vocem do pana prezydenta. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie prezydencie, ja chciałbym sprostować. Mój uśmiech to nie był szyderczy śmiech, tylko to jest czarny humor niestety. To jest czarny humor, jak pan traktuje mieszkańców Legnicy. Powyżej nawet jest plakat Miedzianki, razem idziemy dalej. To rozumiem, że pan też chce iść do pierwszej ligi razem. Ale tak poważnie już to chciałem powiedzieć, że no, należałoby tą turystykę potraktować na tyle poważnie, żeby to było dochodowe. Ja widzę, że poważnie traktowane jest na przykład centrum Witelona, bardzo poważnie. Stąd moje pytanie, jak pan prezydent przewiduje, jaki dochód centrum Witelona przyniesie? Można inaczej, nie trzeba robić takich dużych inwestycji, tak jak na przykładzie Jawora można zrobić. Ad vocem, bardzo mi przykro. Ad vocem do pana prezydenta, jak mnie mam pani Aleksander Krzyż. Pan prezydent, bardzo proszę. To jeżeli pan prezydent chce poczekać, no to bardzo proszę pani radna Krzeszewska.
Dziękuję bardzo. Moja wypowiedź dotycząca tej turystyki i Wydziału Promocji była skierowana bezpośrednio do pana prezydenta. W tym czasie rozmawiał pan z panią wiceprezydent, nie słuchał mnie, a na koniec przytoczył słowa, których no niestety nie wypowiedziałam i ubolewam nad tym, że podczas wypowiedzi jednego radnego nie jest pokazana cała sala, bo być może wtedy mieszkańcy widzieliby, jak faktycznie obrady wyglądają. I przytoczę wypowiedź mieszkańca, jak mieszkańcy Legnicy widzą nasze miasto, bo pan potrafi powiedzieć o tym, że miasto jest piękne i faktycznie tak jest, tylko to piękno jest bardzo głęboko w mieście ukryte, bo mieszkańcy mówią o mieście tak: tak brudnego, zapuszczonego miasta nie pamiętam, a żyję w Legnicy od urodzenia. Pamiętam kwiaty na skwerach, zmieniane czy dosadzane co kilka tygodni, pamiętam ludzi, którzy sprzątali, zamiatali chodniki, wyrywali przerastającą trawę, a teraz ręce opadają. Płacimy coraz większe podatki, a coraz mniej z tego mamy. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan prezydent, bardzo proszę. Oczywiście nie będę polemizował ze stwierdzeniami, które są nie do końca potwierdzające fakty, które mają miejsce w mieście, bo jak podatki legniczanie płacą, ile płacą, to wystarczy spojrzeć na suwak na stronie Urzędu Miasta, ile tych pieniędzy płacą i na co idą przeznaczone te pieniądze. To panią też jakby odsyłam do tej informacji, zobaczy pani, ile pani płaci podatku i na co one idą. To można znakomicie się dowiedzieć, bo to jest bardzo pouczające, myślę, źródło informacji. I prawda jest, ludzie sprzątali kiedyś chodniki, które leżą bezpośrednio przy nieruchomościach i za których to utrzymanie czystości wspólnoty odpowiadają, ale dzisiaj tego nie robią. Robi to spółdzielnia Legnicka Mieszkaniowa, robią to piekary spółdzielnia mieszkaniowa, ale nie wszystkie wspólnoty sprzątają chodniki i tereny znajdujące się bezpośrednio w ramach regulaminu, który państwo uchwaliliście, mimo interwencji Straży Miejskiej, mimo wystawianych mandatów, mimo pouczeń, no nie możemy wydawać pieniędzy na sprzątanie terenów, które powinny być własnością, znaczy, które powinny być utrzymywane przez właścicieli tych terenów prywatnych w tym wypadku, chcę powiedzieć. Natomiast ubolewam, że zresztą w tym zakresie dzisiaj też otrzymamy kolejne sprawozdanie działalności Straży Miejskiej, gdzie około 10 wraków samochodów musimy usunąć z terenu miasta, bo zalegają teren miasta, porzucone przez nikogo innego, jak przez mieszkańców naszego miasta. Nie wydaje mi się, żeby mieszkaniec Jawora przyjechał, który ma święto chleba i piernika i tutaj zostawił samochód, przyjeżdżając na imprezę. To tak już powiedzmy odnosząc się do tej sugestii pana, bo akurat tam to wydarzenie od wielu lat jest inspirowane i realizowane przy udziale miasta, ale z inicjatywy kupców i cukierników i pana Stanisława Furtaka, jak się orientuje dobrze, głównego animatora i głównego sprawcę tego wydarzenia i całe stowarzyszenie, które się tym zajmuje i chętnie takie wydarzenia będziemy wspierać i będzie, jeżeli będzie taka możliwość, ponieważ inicjując też i spotkania na zamku i śniadania na zamku, zmierzaliśmy ku temu, żeby takie spotkania na zamku piastowskim się odbywały i śniadania piastów, które były kiedyś organizowane z dotowaniem z budżetu miasta przy zabezpieczonych środkach w budżecie, mogły być realizowane i dochodziły do skutku przy udziale stowarzyszenia. Niestety dzisiaj takich środków w budżecie nie mamy i nie dysponujemy na możliwość dofinansowania takich wydarzeń, a pojawiają się różnego rodzaju no, tutaj wnioski. Jeśli chodzi o rozmowy, wie pani, no, tak jest, że jak pani o czymś mówi, to my też się konsultujemy i staramy się odnieść do tego, co pani mówi, więc pani zwracanie uwagi, że ja rozmawiam i formułowanie wniosku, że nie słucham pani, jest nadinterpretowane przez panią i bardzo bym prosił, żeby pani no, zapytała o to, bo chciałem zdementować, stąd też poprosiłem panią, żeby pani powtórzyła, bo wydawało mi się, że 50 pracowników zatrudnionych w promocji było chyba przejęzyczeniem ze strony pani, więc dlatego prosiłem, żeby pani się jeszcze raz wypowiedziała na ten temat i już znam intencje pani i kontekst pani wypowiedzi, bo pierwotnie nie do końca to jasno by brzmiało. Tyle, no, jeśli chodzi o kwestię zamku i uruchomienia tam muzeum. I tak tutaj pan autor tego wystąpienia, pan prezes napisał,
Moje stanowisko stanowiące wyciąg z protokołu sesji czy posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z 2018 roku nie zmieniło się, ono jest takie samo. Więc proszę Państwa, Państwo wiecie, jakim możliwościami dysponujemy, jaki mamy strategię działania i oczywiście jak najbardziej to, co jest wpisane w strategii, którą Pani przytoczyła, w pełni się wpisuje w realizację różnego rodzaju intencji i pomysłów, na ile tylko będziemy w stanie mogli to zrealizować przy zaangażowaniu środków własnych i zewnętrznych środków, także nie ma problemu. Panie dyrektorze, jeśli chodzi o dostępność obiektów, którymi pan zarządza, jakby pan mógł się odnieść, dobrze? Pan dyrektor Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi. A punkt informacji turystycznej jest prowadzony zarówno przez biuro turystyczne tutaj w rynku, nie będę przytaczał nazwy, żeby nie być posądzony o promocję, prywatną firmę, jak i również przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bramie Głogowskiej. I punkt informacji turystycznej funkcjonuje od poniedziałku do soboty do godziny 17. Jeżeli będzie tutaj jakaś uwaga, jakieś sugestie, to bardzo proszę, natomiast na pewno będziemy musieli tutaj to ustalić z dyrekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji, na ile to jest wpływające na budżet tej instytucji, jednostki. Dzień dobry Państwu. Chciałem udzielić informacji dotyczącej tutaj naszych zadań, które realizujemy w ramach Muzeum Miedzi, więc tak. Muzeum Miedzi jest otwarte dla naszych zwiedzających z oddziałami od wtorku do środy, a z oddziałami, czyli w budynku głównym, dawnym pałacu, czyli też nasze muzeum ma siedzibę w pałacu, to też należy o tym pamiętać, bo była mowa o zamkach i pałacach. W pałacu, dawnej siedzibie opatów lubiąskich. Nasze muzeum także posiada oddział w Akademii Rycerskiej, więc tam też można przyjść, zwiedzić nasze muzeum, dowiedzieć się, poznać historię budynku, poznać historię instytucji, które mieściły się przez ostatnie 300 lat w naszej akademii. Nasze muzeum posiada także na zamku obiekt. Są to relikty dawnej kaplicy romańskiej, które udostępniane jest zwiedzającym, systematycznie udostępniane zwiedzającym w okresie letnim, czyli od powiedzmy drugiej połowy kwietnia, w tym roku akurat od maja do końca października ze względu na warunki pogodowe. Ale nie jest tak, że tego obiektu nie można zobaczyć w pozostałe miesiące. Można, jeżeli ktoś zainteresowany do nas się zwróci z taką prośbą, ten obiekt udostępniamy dodatkowo bezpłatnie. Od 10 lat, kiedy zostały wyremontowane zarówno wieża świętej Jadwigi z zieloną komnatą oraz wieża świętego Piotra, których nie jesteśmy my jako muzeum właścicielami, prowadzimy tam ruch turystyczny także od połowy kwietnia do końca października. I proszę Państwa, ja oprowadzając tam naszych gości, turystów, nie mam na to dodatkowych funduszy, nie mam na to dodatkowych etatów. Ja muszę od 10 lat, my musimy od 10 lat, bo ja od 5 lat pracownika wydelegować z naszego muzeum, właściwie dwóch pracowników. Ten drugi pracownik to jest właśnie zawsze stażysta, który jest tutaj dzięki współpracy z Urzędem Pracy możemy pozyskać na parę miesięcy. Od roku także oprowadzimy ruch turystyczny w Mauzoleum Piastów. Tu dzięki współpracy, wzorowej współpracy z proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela możemy, w maju ubiegłego roku wróciliśmy do ruchu turystycznego w tym obiekcie i jest on przez nas udostępniany przez cały rok, oprócz tam weekendów, wiadomo, weekendy odbywają się. Weekendy odbywają się tam nabożeństwa, więc też aby tutaj nie przeszkadzać, staramy się ruch ten prowadzić w środku tygodnia. Osoby zainteresowane, myślę, tam o tym wiedzą, o tych wszystkich naszych działaniach informujemy na naszych mediach społecznościowych, informujemy na naszej stronie, Urząd Promocji także regularnie dostaje informacje, które też są publikowane.
Oprócz tego w naszych obiektach, w kasach można zakupić sobie, można dostać foldery o większości zabytków w Legnicy, można kupić sobie magnesy, to wszystko też jest do nas dostępne. My też mamy, moi pracownicy także potrafią udzielić wszelkich informacji turystycznych. Jak część z Państwa wie, bo część z Państwa widuje u nas w muzeum, widuje na nocy muzealnej, też staramy się tworzyć takie eventy, w których oprowadzamy po różnych obiektach Legnicy, też których nie jesteśmy właścicielami. Tu też wzorowo mamy współpracę z pastorem Ganselem i gdy tylko to jest możliwe, ten obiekt wspólnie razem z nim, o nim opowiadamy, po nim oprowadzamy naszych gości. I nie zgodzę się z tym, że Legnica turystycznie jest białą plamą. O tym świadczą liczni nasi goście. Goście, bo ja to mogę tylko powiedzieć o muzeum, ile do nas gości trafia, ale wiem, że tych gości jest o wiele więcej. No i nie porównujmy się, no, możemy porównać się z Jelenią Górą. Oczywiście Jelenia Góra ma filharmonię, my jej nie mamy, tak? Ale do nas przyjeżdżają kibice, przyjeżdżają na piłkę nożną, przyjeżdżają na piłkę ręczną z różnych rejonów, nie mówię, że też z Jeleniej Góry, bo widziałem ostatnio dużo rejestracji jeleniogórskiej po ostatnim sobotnim spotkaniu, więc tak i przyjeżdżają ludzie, doceniają naszą architekturę, kościoły, które tutaj mamy, kamienicę Scholza, dom pod Piórczym Koszem, mauzoleum to jest ewenement. Jeżeli chodzi o zamek, bo Państwo radni gdzieś wszyscy uciekliście od tego tematu, myślę, że Pan Henryk też się ze mną zgodzi. Zamiast rozmawiać o zamku, rozmawiacie Państwo o stanie dróg, o wydziale promocji, o billboardach, a niestety mało kto z Państwa się gdzieś tam odniósł do zamku. Zamek, sprawa zamku też jest nam tutaj bardzo bliska. Też uważamy, że posiada on potencjał. Nie wiem, czy akurat to są te czasy, w których powinniśmy rozpocząć tutaj działanie, ale oczywiście musimy o nich głęboko myśleć. Też chciałbym sprostować pewne fakty. Tam nigdy nie było muzeum na zamku. Tam była prezentowana tylko kolekcja hrabiego Minturiego przez pewien okres. Hrabia tą kolekcję sprzedał, po prostu sprzedał. Ona gdzieś tam w latach 80. XIX wieku pojawiała się na aukcji w Kolonii. Ale patrząc na to, jak zamek był odbudowywany w latach 60., był odbudowywany pod funkcje edukacyjne, czyli stworzono salę. Dzisiaj, jeżeli mielibyśmy go przekształcić na funkcje muzealnicze, to trzeba znać tą specyfikę. Potrzebujemy sal wystawowych, potrzebujemy magazynów. To myślę, że to ogromne pieniądze, które jedynie możliwe są z budżetu miasta. To tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Bardzo proszę pan Arkadiusz Baranowski, ad vocem do pana prezydenta. Panie prezydencie, wracając do tego poprzedniego mojego pytania, chodzi o Biuro Obsługi Turystycznej, tutaj, którym zajmuje się OSIR. Na stronie OSIR-u jest podane, że od 7 do 16 jest biuro otwarte, od poniedziałku bodajże do piątku. Z tego co pamiętam, na informacji, która była wywieszona w budynku, jest od 7.30 do 15.30. Jeżeli chodzi o bramę Głogowską, podobnie, stąd chciałem doprecyzować właściwie, kiedy są otwarte te biura turystyczne i co stoi na przeszkodzie, żeby były otwarte chociażby w sobotę i w niedzielę. Drugie pytanie mam do pana, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana dyrektora, mówi tutaj o braku w etatach. Z tego co ostatnio słyszałem, chyba pan zlikwidował jeden etat u siebie i czy w to miejsce kogoś pan zatrudnił, bo nastąpiła likwidacja stanowiska, czy nie można tutaj chociażby... Dziękuję bardzo. Pan dyrektor chce odpowiedzieć od razu, czy... No dobrze, uznamy to. Pan Maciej Kupaj, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Czy ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że to jest dość śmieszne, bo jak wszyscy słyszymy i mam nadzieję, że pan prezes Henryk Kułak też słyszy, że jest po prostu w błędzie, bo jak pan słyszy, jest naprawdę wspaniale i cudownie i te wszystkie problemy, o których pan mówił w Legnicy, w ogóle nie występują.
Chciałem też panu powiedzieć, panie prezesie, że to trochę chyba wszyscy jesteśmy naiwni i myślimy, że po prostu, że prezydent, tak, który rządzi tym miastem od 21 lat, kiedy usłyszy prawdę, to coś zmieni, tak, w swoim rządzeniu. Myślę, że wszyscy wiemy, że nic nie zmieni, tak, i jest inny sposób na to, żeby w Legnicy coś się zmieniło, ale to na pewno nie jest zmiana pomysłu pana prezydenta na to miasto, bo to niestety nie wychodzi. Jak pan też widział odpowiedź pana prezydenta, on nie widzi takiej potrzeby, żeby takie muzeum w Legnickim Zamku otworzyć. To pismo jest podpisane przez pana prezydenta Duszkiewicza w pana imieniu, panie prezydencie, że nie ma potrzeby i nie ma pieniędzy, tak. Przypomnę także, że województwo dolnośląskie chciało przekazać tą część zamku, ale pan prezydent powiedział, że jej nie chce, tak. I chciałem też powiedzieć, że oczywiście możemy przyjąć taki wniosek i wpisać to w strategię, ale papier przyjmie wszystko. Ja przypomnę, że mamy też kilka innych pięknych strategii, choćby strategię rozwoju ścieżek rowerowych w Legnicy, o której się wypowiedział ostatnio Najwyższa Izba Kontroli. Ona nie jest realizowana. Albo w kontekście tej, którą mówi kolega, tego dziwnego billboardu i tego, co pan prezydent mówi, że nie ma na to wpływu. Ja przypomnę, że w grudniu 2015 przyjęliśmy uchwałę zobowiązującą pana prezydenta 8 lat temu do przygotowania uchwały krajobrazowej. Przez 8 lat pan prezydent tego nie przyjął. Jest pan zaskoczony? Proszę sobie zobaczyć na odpowiedzi na interpelację. Nic pan w tej sprawie nie zrobi. Przez 8 lat, tak? Nie miał pan czasu, nie ma pan pieniędzy. Turystykę, jak pan prezes powiedział, no pan prezydent traktuje całkowicie po macoszemu. Ilość środków, które przeznaczamy na rozwój turystyki w Legnicy jest jakaś żenująca. Pan prezydent powiedział o 3000, tak, wcześniej to było 5000. W tych czasach, kiedy sytuacja finansowa miasta była naprawdę świetna, przeznaczaliśmy 5000, czyli przez tych 21 lat rządów pana prezydenta Krzakowskiego przeznaczyliśmy mniej prawdopodobnie niż na paliwo do jednego z kilku samochodów firmowych. I tak, panie prezydencie, omawialiśmy się, że po zakupie tego samochodu sprzeda pan drugi, a jednak się okazuje, że pan oba potrzebuje od roku czasu, także cudownie, naprawdę wspaniale, wszyscy jesteśmy dumni. Przypomnę, że w tamtym roku za 15 tysięcy złotych kupiliśmy dyplom modernizacja roku. I to jest suma środków, które w ciągu ostatnich 5 czy 6 lat przeznaczyliśmy na rozwój turystyki w mieście, więc ważniejszy jest po prostu dyplom, tak, za modernizację roku niż, powiedzmy, ten rozwój turystyki. Jeżeli chodzi o centrum, o to, co pan mówi, że w 98 roku województwo dolnośląskie nie przyjęło żadnej instytucji kultury. Ja, panie prezydencie, przypomnę panu, że od 1999 był pan radnym, 98 był pan radnym sejmiku województwa dolnośląskiego, a od 1999 i wiceprzewodniczącym. I to tak naprawdę Sojusz Lewicy Demokratycznej, w której był pan członkiem, który nadal jest pan członkiem, rządził w tamtych czasach w województwie dolnośląskim, to dzięki panu między innymi miasto do tej pory ma problemy z instytucjami kultury i też jedna instytucja kultury nie została przekazana wtedy województwu dolnośląskiemu, to jakby to efekt pana pracy. No i przyznam szczerze, że nie mogę się, znaczy to przyznam szczerze, że jestem trochę zażenowany tym, że na każdą odpowiedź, na każdy wniosek mieszkańca odpowiada pan, że na to nie ma pieniędzy. My już wiemy, że nie ma pieniędzy na koszenie trawy, nie ma pieniędzy na łatanie dziur, nie ma pieniędzy na wszystko, natomiast naprawdę uważam, że powinniśmy zacząć po prostu niektóre rzeczy planować w ujęciu długoterminowym i tak jak znajdują się nagle nieoczekiwanie dodatkowo 20 milionów złotych po to, żeby zwiększyć budżet na Centrum Vitellona, powinniśmy naprawdę poważnie pomyśleć na temat rozwoju turystyki. Turystyka jest bardzo poważną gałęzią gospodarki, gałęzią, która pozwala naprawdę się rozwijać. Z pewnością w Legnicy powstałoby więcej kawiarni, więcej restauracji. Ruch turystyczny zawsze także bardzo pozytywnie wpływa w ogóle na całe miasto. Natomiast no, całkowicie ten temat tutaj w Legnicy odpuściliśmy i zgadzam się z panem prezesem, że coś powinniśmy zrobić. Natomiast no, przyznam szczerze, że ja nie mam żadnych oczekiwań w stosunku do obecnego prezydenta. No i na tym skończę swoją wypowiedź, tak? No, ja myślę, że po prostu panu już powinniśmy podziękować za te 21 lat i nie zgłaszajmy żadnych uwag, bo szkoda naszego czasu, szkoda tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, radna Karolina Szymkowiak-Jaczewska, proszę. Ja chciałam tylko też nawiązać właśnie do tych punktów informacyjnych. Takie po prostu rzeczy też w innych miasteczkach, wsiach, miastach dużych prowadzą po prostu organizacje pozarządowe,
chociażby Zamek Świny, Zamek Bolków, to wszystko prowadzą organizacje pozarządowe, które oczywiście współpracują z gminami, ale też starają się i mogą starać się o zewnętrzne środki finansowania i piszą różne wnioski i są na to granty i robią to dobrze, bo jest tam wielu turystów i co weekend proszę tam chociaż raz pojechać, naprawdę no, ściąga tam wiele, wiele osób z całego Dolnego Śląska i nie tylko, z całej Polski. To już o panu świadczy, że pan nie potrafi dogadać się z instytucjami wojewódzkimi, żeby Legnica znalazła się na mapie turystycznej. To o pana zarządzaniu świadczy, więc proszę aż tak się tym nie chwalić, bo to nie ma czym się chwalić. Powiedział pan też, że do Legnicy raczej ludzie przyjeżdżają na chwilkę. No właśnie nie. Chociażby mamy przykład fantastycznej imprezy zorganizowanej przez Muzeum Miedzi 14 maja. Przyjechali tutaj turyści z Francji, z Belgii, Szwajcarii, z całego świata. Przyjechali tutaj na fantastycznie zorganizowaną wystawę w świecie magicznego realizmu. Chciałam pochwalić tą wystawę. I ci ludzie właśnie chcieli zobaczyć Legnicę. Chcieli pójść do punktu turystycznego, chcieli dowiedzieć się, gdzie mogą pozwiedzać w niedzielę, bo akurat w niedzielę mieli na to czas. Rozmawiałam z nimi i odbili się właśnie o punkt turystyczny zamknięty. Jest festiwal Srebro, jest festiwal Satyrykon, Kantat. Przyjeżdżają tutaj ludzie na kilka dni z całego świata. Z całego świata, nie tylko z całej Europy. Więc ci ludzie naprawdę mogą być zachęceni tym miejscem. Jest to miasto piękne, z potencjałem, turystyczne. Jeżeli prezydent to nie widzi tego potencjału i widzę, że pan chyba nie kocha tej Legnicy, nie widzi pan jego potencjału, to nie powinien być pan w ogóle prezydentem tego miasta. Proszę jej nie traktować jako miasta tranzytowego. Prezydentem powinna być osoba, która widzi potencjał Legnicy, która chce rozwijać Legnicę w każdym kierunku, która po prostu kocha to miasto. Dziękuję. Dziękuję pani radny. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan prezydent. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jak widzicie państwo, każda okazja, żeby dołożyć mi, jest super okazją dla państwa. I oczywiście ja to przyjmuję, każde te słowo i każde te słowa krytyki, ale historia oceni to, co zrobiliśmy i co było zrobione przez te lata. Jak były liczne problemy rozwiązywane w tym mieście, to państwo jeszcze zielonego pojęcia o tym nie mieliście, a dzisiaj się wypowiadacie i bardzo łatwo wam przychodzi wyrażać słowa krytyki. Sama pani powiedziała o przyjezdnych turystach do Legnicy i myśli pani, co sami tak przyjechali? Przyjechali na imprezy i wydarzenia, które miasto organizuje, instytucje powołane do tego, więc ich pobyt w Legnicy jest spowodowany tym, co my robimy, a więc inicjatywami z dziedziny kultury i sztuki, takimi jak wystawy, tak jak właśnie muzea, tak jak właśnie jak Galeria Sztuki, tak jak Legnickie Centrum Kultury, jak koncert Ralfa Kamińskiego, który ściągnął turystów z całej Polski, którzy uczestniczyli w tym koncercie, jak Rajd Europejski, który był w ostatnią sobotę, który przyjeżdżał przez Legnicę, o który staraliśmy się i o który zadbaliśmy, żeby był w Legnicy. To są przykłady właśnie działań związanych z turystyką i też z pokazaniem naszego miasta. Jeśli chodzi o zwiedzanie miasta, to myślę, że pani nie orientowała się do końca, jak była zorganizowana ich tutaj wizyta w Legnicy. Myślę, że pan dyrektor za chwileczkę się odniesie do tej propozycji. Zapewniam panią, że za każdym razem program zwiedzania miasta jest gwarantowany i przygotowywany przez instytucje kultury albo organizatorów tych wydarzeń. No, państwo na pewno zmieniliście, postaraliście się o to, żeby zmienić budżet miasta o 6,5 milionów go obcinając właśnie pani głosem i pani kolegów z klubu. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące pozostałych jakby elementów, zgadzam się z panem radnym, jeśli chodzi o debatę na temat działań w obszarze turystyki, bo być może ona otworzy też i państwo oczy na potrzeby zwiększenia wydatków, oczywiście w ramach posiadanego budżetu i chętnie do takiej dyskusji się z państwem przygotujemy i przygotujemy taką dyskusję, żebyśmy mogli nie tylko krytykować i oceniać prezydenta, ale też powiedzieć wprost, że o tym, co jest robione, też należy do państwa kompetencji.
i kształtując budżet, pan mówi o ścieżkach rowerowych niezrealizowanych, to w tym raporcie NIK-u, proszę pana, wynika, że najlepiej realizującym program ścieżek rowerowych z tych miast, które były kontrolowane, właśnie wypadła Legnica. I ta informacja, pan czyta wybiórczo i prezentuje materiał wybiórczo być może, bo nie wiem, do czego pan się odnosi, bo widzimy, jaki był przyrost tras rowerowych według raportu NIK-u i tam, jeśli chodzi o wskaźniki, wypadliśmy najlepiej. Oczywiście nie jest tak doskonale, jakbyśmy sobie tego życzyli, jest jeszcze wiele do zrobienia i na pewno w następnej kadencji to zrobimy, bo to jest wyzwanie, które cały czas stoi przed nami i działania, które są związane z rozwojem miasta, są działaniami dalekowzrocznymi i rozbudowanymi w dalekiej perspektywie finansowej i czasowej i na pewno do tego się trzeba przygotować, stąd też strategia, którą państwo przyjęliście, to stąd też i budżety, które państwo przyjmujecie, które zawierają sobie również plany inwestycyjne na następne lata, ale oprócz planów inwestycyjnych są wydatki bieżące i jak państwo wiecie, tutaj z tymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest coraz gorzej w polskich samorządach. Jeśli chodzi o sytuację, o której pan wspomniał w 98 roku, a w 90 gdy likwidowano województwo, to niestety, ale sejmik nie miał, ja nie miałem nic do powiedzenia, bo były to decyzje wojewodów, którzy składali wnioski o przekazanie instytucji i ówczesny wojewoda do końca o to nie zadbał. I dzisiaj z perspektywy czasu bardzo łatwo przychodzi panu krytykować. Pan nie wie, na czym polegał samorząd województwa w tamtym czasie, z jakimi borykał się problemami, jakim dysponował budżetem i jakim olbrzymim balastem dla sejmiku województwa dolnośląskiego były szpitale, które trzeba było przejąć i prowadzić z olbrzymim zadłużeniem przy bardzo niskim budżecie w ówczesnym sejmiku województwa dolnośląskiego. I oczywiście wiele było zrobionych i nie wspomniał pan o tym, że na przykład na budowę wówczas stadionu miejskiego w Legnicy też pozyskaliśmy, czy przekazaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego pieniądze, które były. Z budżetu sejmiku przekazane do miasta. Także to, co było można zrobić, było zrobione. Także myślę, że te słowa, które państwo wypowiadacie, nie do końca odzwierciedlają rzeczywistą sytuację. Ale o problemach oczywiście miasta zapewniam państwa, wiem, nie jestem oderwany od rzeczywistości. Też wiem, że duże problemy stanowią drogi w naszym mieście, no i tutaj zamiast na ścieżki rowerowej to wytykanie tego, to jak będzie możliwość, to będziemy przekazywać właśnie na przebudowy i remonty ulic w możliwie maksymalnym zakresie, jak i również remonty kamienic, jak budowę właśnie toalet w budynkach komunalnych, jak właśnie termomodernizację żłobków, termomodernizację teraz kończymy przychodni, w dalszym ciągu rozwój placówek oświatowych i nie wiem skąd pan akurat wziął swoje wypowiedzi likwidacji kilkudziesięciu placówek oświatowych, 25 bodajże pan powiedział, to chyba coś przejęzyczył się pan, bo o takiej liczbie placówek likwidowanych w mieście to nawet nikt nigdy nie mówił i nigdzie się nie pojawiały takie informacje, wręcz przeciwnie. Tych placówek oświatowo-wychowawczych w mieście mamy bardzo dużo i wszystkie wręcz przeciwnie tworzymy lub reorganizujemy i one są w naszym mieście. Także ta liczba 25 bodajże, jak pan powiedział, jest to po prostu nie wiem skąd wzięta i warto by to zdementować i powiedzieć, że to jest nieprawda. Dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę ad vocem do pana prezydenta, Maciej Kupaj. Fajnie to się naprawdę wszystko słucha. To jest cudowne, jak pan to powiada. Naprawdę chyba żyjemy w innym mieście. W ramach reorganizacji na przykład dzisiaj likwidujemy filię biblioteki, w ramach tego, że nie likwidujemy instytucji kultury, a teatr do tej pory nie otrzymał pieniędzy, o ile wiem właśnie, chyba trafiło przedsądowe wezwanie do zapłaty do miasta Legnicy i możliwe, że teatr też wkrótce upadnie dzięki pana upartości i zapartości. Przypomnę, że 6,5 miliona złotych, to proszę panie prezydencie, pan się po prostu wyrwać z kieszeni mieszkańców dodatkowo, bo wszyscy płacimy podatki lokalne, tylko pytanie po prostu na co. Ja panu chciałem pokazać, jak wygląda dzisiaj otoczenie Legnickiego Zamku. Zapraszam serdecznie na spacer. To są, panie prezydencie, schody sprzed 20 czy 30 lat, które są porozwalane. Tak to mniej więcej wygląda. Tak? Nie wiem, czy państwo
widzicie, ale no naprawdę serdecznie zapraszam na spacer i zobaczy pan, w jaki sposób pan wpływa tutaj na rozwój tej. Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. No i teraz wprost odnosząc się do pana wypowiedzi, gdzie prawdopodobnie jak pan nie zgłębił tematu, pokazując ten obrazek ściągnięty w tej chwili z sieci, nie pokusił pan się o dalszą informację, żeby zobaczyć, kto jest właścicielem tej części terenów przyzamkowych. Bo drodzy państwo, tak jest, że no niestety, ale tereny wokół zamku też nie są własnością miasta i jest tak, że część terenów jest w utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego, a część jest w utrzymaniu miasta. W związku z tym ten przykład, który pan w tej chwili przytoczył, warto by było sprawdzić się na terenie, którego właściciela leżą te schody i działka, kto jest właścicielem tej działki. Nie, jestem w tej samej rzeczywistości, proszę pana, i nie jestem oderwany i odklejony, jak to młodzież mówi, od rzeczywistości. Doskonale znam problemy miasta i doskonale wiem, co jest potrzebne w mieście. I zapewniam pana, że nie ustajemy w wysiłkach, żeby te oczekiwania i możliwości, jakie stwarzacie państwo uchwałami Rady Miejskiej, realizować w pełni. To, że pan uchwałę krajobrazową przyjął do realizacji zobowiązał prezydenta, to niech pan powie jeszcze o skutkach takiej uchwały krajobrazowej, która przynosi przestrzenie miejskiej. Tak, proszę pana, no, pana dochody, to już pan wykazał się głosując przeciwko podatkom, które miały zapłacić duże koncerny działające na terenie miasta i bardzo łatwo pan się przerzuca na mieszkańca. Proszę nie przeszkadzać, jeżeli ja się wypowiadam. Wysłuchałem pana z pokorą. Pan, czy ja kłamię, to niech pan sprawdzi sobie, czy ja kłamię, a później spotkamy się gdzie indziej, jeżeli będzie tak dalej pan rozpowszechniał informacje. No, nie dostąpi pan tego zaszczytu, bo na pewno nie będzie miał tej przyjemności, żebym ja z panem się spierał. A dlaczego ja mam pana zdawać? Mieszkańcy to zrobią. Proszę pana, jeśli chodzi o podatki, to tak, dzięki państwu duże koncerny nie zapłaciły podatku w tym roku do budżetu miasta, a mieszkańcy, którzy mieli zapłacić podatek, to było 1 000 000 zł z tego wszystkiego. Przy mieszkaniu 50-metrowym to miał być podatek rzędu 50 zł rocznie więcej. Wie pan, także jeżeli to jest taki problem i pan twierdzi, że ja tak chciałem źle zrobić dla mieszkańców, to dziękuję panu. Proszę pana, no, pan nie będzie podnosił, pan będzie za darmo wszystko robił. Pan będzie za darmo wszystko robił, będzie krainą miodem i winem płynącą Legnica, tak? No, tak jakby to miało jakiś wpływ na funkcjonowanie miasta. Hipokryzja, obłuda pana sięga szczytów. Więc jeśli chodzi o uchwałę krajobrazową, proszę państwa, warto zobaczyć, ile miast w Polsce podjęło takie uchwały krajobrazowe. I na pewno zobaczycie państwo, że ten temat uchwały krajobrazowej nie jest takim łatwym tematem, nie jest takim prostym tematem, bo oprócz tego, co pan tu mówi, to jeszcze są inne skutki takiej uchwały krajobrazowej, nie do końca dobre dla mieszkańców i przedsiębiorców w mieście. W związku z tym temat ten, jeżeli chcecie państwo zgłębić, to chętnie nad tym się pochylimy i usiądziemy i porozmawiamy. A tutaj rzucanie takimi hasłami jest tylko po prostu na potrzeby medialne, na potrzeby odbioru czy efektu medialnego uzyskania ze strony pana radnego. W związku z tym, proszę państwa, jeżeli mamy rozmawiać o jakichś tematach, to rozmawiajmy konkretnie, przedstawmy sobie realia i faktyczne możliwości działania w tym temacie i zobaczymy, co z tego będzie wynikało. Państwo jesteście organem stanowiącym, państwo podejmujecie takie uchwały. Jeżeli pan czerpie radość z poniewierania mnie i upokarzania, to jest pana wybór i ja przyjmuję to jako też i obciążenie funkcji, którą wypełniam i wypełniam tą funkcję i rozumiem, że to jest metoda pana na takie działanie i takie dyskredytowanie. Jeśli chodzi o moją przynależność partyjną, to niech pan sobie odświeży dokumenty, bo widzę, że pan dysponuje nieaktualnymi dokumentami i będzie mógł, że w ten czas pan bardziej powściągliwy w wygłaszaniu politycznych moich przynależności. Szanowni państwo, przypominam, w jakim punkcie jesteśmy. Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Zamek Piastowski w Legnicy, tak? Już wydaje mi się, że te wszystkie wywody za daleko tutaj, jakby za daleko poszliśmy w tą niewłaściwą stronę. Bardzo proszę jeszcze o krótkie podsumowania radnych,
Same ad vocem myślę, że do pana prezydenta, bo tak się umówiliśmy, że tak będziemy prowadzić obrady. Bardzo proszę, Rabczenko Jarosław ad vocem. Dziękuję pani przewodnicząca. Krótko tylko, bo znowu pan prezydent się odniósł do mojej wypowiedzi, ale tylko częściowo. Raport NIK-u nie wystawia laurki. Pokazuje tak naprawdę, że w kilku obszarach nie odstajemy od innych miast. Natomiast tak naprawdę główna konkluzja jest taka, że koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych w mieście to jest pułkownik, ona nie jest realizowana i tam baza też, którą mieliśmy, czy punkt odniesienia była bardzo niska, więc jakby 5 km przyrostu chyba w 6 latach to nie jest wielki sukces. Natomiast zwróciłem uwagę na coś innego, że bezrefleksyjnie wydawał pan 150 tysięcy złotych rocznie na koncepcję czy na ścieżki, które nigdy nie powstały i pewnie nie powstaną już. O tym mówię. Proszę szanować pieniądze legniczan, a nie wydawać je na jakieś rzeczy, które są niezrozumiałe i wręcz uważam, że podejrzane, bo akurat tamta organizacja, o której mówiliśmy już na sesji, od początku wydawała nam się niewłaściwa, żeby przelewać takie pieniądze akurat w tym celu. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Widzicie państwo, jak każda okazja jest do tego, żeby sięgnąć różnych tematów i ta też była doskonała, także dziękuję panu prezesowi za temat Zamku Piastowskiego i utworzenia muzeum w Zamku Piastowskim. Organizacja, o której pan mówi, zrzesza 60 w ten czas samorządów i przystąpienie do około 60 samorządów i przystąpienie do tej organizacji było na skutek podjęcia uchwały przez Radę Miejską Legnicy. I prezydent sam sobie nie postanowił być w tym stowarzyszeniu i należy do organizacji, tylko Rada Miejska wyraziła na to zgodę i tym samym zobowiązania z tego płynące były oczywiste i o tym była mowa i państwo o tym wiedzieliście, podejmując uchwałę. I następnie też ich uchwałą Rady Miejskiej wystąpiliśmy z tego stowarzyszenia i to jest oczywista sprawa. Natomiast jeśli chodzi o raport, który pan wspomniał, NIK-u, w żadnym stopniu się nie odnosił do, jak sobie przypominam, do ścieżek rowerowych realizowanych w ramach koncepcji, tylko odnosił się do wskaźnika wzrostu tras rowerowych na terenie Dolnego Śląska i miastach, które były tam kontrolowane, bo ten raport, jak pamiętam, tak to precyzował, natomiast oczywiście, że nikt nie mówi, że jest doskonale i wspaniale, ale proszę państwa, no coś za coś. Jeżeli mówicie państwo, że trzeba remontować drogi, że trzeba kosić trawę, że trzeba, nie wiem, robić toalety w budynkach komunalnych, że trzeba utworzyć samochód, trzeba utworzyć muzeum w zamku, że trzeba kolejne wydatki realizować, mnożyć je można. Wnosicie teraz z komisji rewizyjnej wnioski o zwiększenie wydatków na remonty ulic. Wnosicie wniosek o zwiększenie wydatków na remonty kamienic w budynkach komunalnych, bo więcej idzie na remonty kamienic w budynkach wspólnotowych, to ja rozumiem, że te wnioski państwa wzajemnie się wykluczające w momencie uchwalania budżetu będziecie realizować. Wracając do zakupu samochodu, bo ten temat wielokrotnie wraca, no proszę państwa, zakup samochodu jest robiony dla Urzędu Miasta, nie dla prezydenta. Z samochodów korzystają wszyscy urzędnicy, którzy potrzebują wyjechać służbowo poza miasto. Nie sam prezydent, bo ja mam prywatny samochód, nie muszę jeździć. A propos parkowania na terenie Urzędu Miasta, tak wracam do tego wątku, który z poprzedniej sesji był, to pan też tu parkuje, ale nie pracuje pan w tym urzędzie, tylko okazjonalnie przyjeżdża pan i bardzo wygodnie panu jest tu parkować dzisiaj. Ja natomiast tu parkuję, bo pracuję na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o samochód, drodzy państwo, samochód jest wydatkiem inwestycyjnym. Jeżeli ten wydatek inwestycyjny nie byłby zapisany w uchwale budżetowej, to też byśmy tego wydatku inwestycyjnego nie zrobili. I te samochody, które są na utrzymaniu Urzędu Miasta, są samochodami czymś naturalnym we wszystkich innych samorządach. Tutaj państwo raptem zauważyliście jakiś problem w tym, że jest ten pojazd kupiony dla urzędników i dla również tych, którzy pracują w tych pojazdach. Więc ubolewam tylko, że tak to jest postrzegane i tak to jest lansowane czy przekazywane jako sensacja i news dnia, że zakupiony został samochód. Tak, został zakupiony hybrydowy samochód marki wszystkim tutaj państwu znanej, nienadzwyczajny. I w miarę możliwości dzisiaj można powiedzieć, zarobiliśmy na tym zakupie, bo ceny tych samochodów poszły w górę. Dziękuję. Radny Andrzej Lorenc, ad vocem do pana prezydenta, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie prezydencie, ja bym chciał zrozumieć trochę tok myślenia pana odnośnie inwestycji, bo wielokrotnie... Proszę mi nie zabierać czasu.
Wielokrotnie pan podkreśla, że zabraliśmy panu 6,5 miliona z budżetu. Chciałbym zapytać, czy pan wierzy w to, chciałbym, żeby to było wyliczone, ale czy pan wierzy w to, że w centrum Vitelona przyniesie 6,5 miliona dochodu? Dlatego pytam o to, ponieważ mieszkańcy nie zasługują na to, żeby bez powodu podwyższać im podatki. Mieszkańcy zasługują na to, panie prezydencie, żeby mieć całoroczny basen, a nie otwarty przez 3 miesiące. Na Brochowie się udało, w Legnicy też można. Dziękuję. Baranowski Arkadiusz, ad vocem do pana prezydenta, proszę. Panie prezydencie, bo pan tutaj cały czas, zresztą już nie pierwszy raz powtarza, że czuje się pan sponiewierany, czy tutaj niektórzy radni odpowiadają do pana w nieodpowiedni sposób, czy z brakiem szacunku, ale powiem panu, że no ja tutaj też jak to obserwuję, pan cały czas powtarza to głosowanie odnośnie podatku od nieruchomości i pan w drugą stronę też nie odpuszcza i w jakiś sposób się wyzłośliwia i tutaj no dosłownie mobbinguje radnych, a ja tylko przypomnę, że radni mają no prawo do nieskrępowanego wykonywania mandatu. Zagłosowali jak zagłosowali i proszę o uszanowanie tejże decyzji, która padła tam kilka miesięcy wcześniej, a z drugiej strony to proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ok, kiedy nie wiem, prezydent, organ wykonawczy opiera cały budżet na, no bo jak tak wychodzi na głosowaniu dotyczącego podatku od nieruchomości. Ja staram się zrozumieć. Dziękuję panu radnemu. Proszę jednak radnych do tematu. Szanowni państwo, do tematu. Pan prezydent, proszę. No bo oczywistą rzeczą jest, proszę pana, żeby to przypominać, bo dzisiaj oskarżany jestem za niezrealizowanie różnych wydatków w mieście. No proszę państwa, no to są właśnie skutki państwa decyzji. 6,5 miliona złotych szacunkowe, pomniejszony budżet, no to nie jest tak, że te pieniądze, które były zapisane po stronie dochodów i po stronie wydatków zniknęły. One zniknęły państwa decyzją. Więc dzisiaj mówiąc o tym, proszę pana, waszą decyzją te 6,5 miliona zginęło w budżecie miasta, nie ma ich i koniec. I to jest fakt, że tych pieniędzy nie ma. No i realia, trzeba o tym mówić, że jakie są skutki takich decyzji są dzisiaj odczuwalne. Nie zapłaciły podatku duże koncerny finansowe, duże przedsiębiorstwa działające na... Ja poczekam. No tak, więc te duże koncerny finansowe, hipermarkety, sklepy dyskontowe i centra handlowe czy też usługowe nie zapłaciły podatków, więc ani remontują dróg, nie koszą trawy, nie zabezpieczają wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach gminnych. Także to jest skutek takiej decyzji i o tym trzeba pamiętać i ja będę o tym mówił też i odpowiadając na zarzuty, które państwo pod moim adresem kierujecie. I proszę pana, to, że mnie, tak pan powiedział, ja tylko wspomniałem, tylko że to jest okazja do tego, żeby wylać wszystkie żale i pretensje na prezydenta. Pan to ujął tak jak pan ujął, no i dobrze, no bo taka jest prawda. Ja przyjmuję to jako obciążenie funkcji, którą pełnię, nie? No. Kupaj Maciej, ad vocem. Czy ja pragnę panu przypomnieć, że o zapóźnieniach w rozwoju, o brudzie, nieskoszonej trawie, bałaganie, śmieciach i tak dalej mówił pan Henryk Kułak, prezes stowarzyszenia, w sprawie której się zajmujemy. To nie jest nasz wymysł. Tak, żeby pan nie myślał, że wszystko, poza tym o tym mówią ludzie, tak? Ja myślę, że jak pan spotyka mieszkańców, to też panu o tym wspominają. To nie jest tak, że chyba chowają, nie wiem, muszy i mówią, że jest pięknie i cudownie. Po prostu jest brud, jest syf, trawa jest nieskoszona, mamy dziurawe drogi i tak to wygląda. 6,5 miliona złotych, panie prezydencie, nadal jest zapisane w budżecie dochody. I przypomnę, że chciał pan golić nie tylko i wyłącznie wielkie hipermarkety, bo ustawa daje panu taką możliwość, ale wszystkich porówno. I z tym się po prostu nie zgodzę. Uważam, że gdyby pan zaproponował uchwałę, w której chce pan obciążyć sklepy wielkopowierzchniowe, to okej. Tylko proszę pamiętać, że każde zwiększenie podatku dla przedsiębiorcy powoduje to, że przedsiębiorca będzie próbował to odzyskać w jakiś sposób, zwiększając po prostu ceny swoich usług. Kto za to zapłaci? Dziękuję panie radny. Pan prezydent, proszę.
Proszę w temacie, panie prezydencie i szanowni radni też, no, tak? No tak, ale pani przewodnicząca. Cały czas odbijacie państwo piłeczkę. Ja wiem, że pan prezydent zawsze musi odpowiedzieć radnym, a radny musi odpowiedzieć panu prezydentowi. Nie, no ale pani przewodnicząca. W tym momencie pan Baranowski już nie ma głosu, bo już... Ja rozumiem, ale no, z pewnymi rzeczami nie możemy dyskutować. Jeżeli ja mogę coś powiedzieć, pani bardzo przewodnicząca, proszę, kilka ja mam na zakończenie, ja, pan radny tak. Szynalski i kończymy dyskusję. Ja mam do pani prośbę, pani przewodnicząca, jeżeli można. Jeżeli tematem jest wniosek, który był złożony przez pana prezesa i dotyczył zamku, ja wiem, że państwo macie swobodę wypowiedzi, absolutnie tego nie zamierzam ograniczać, ale wie pani, jeżeli zaczyna się dyskusja o wszystkim, przy każdej okazji, która się nadarza i atakowaniu cały czas za wszystko, no to wie pani, to już jest kolejny serial, no, kolejny serial na sesji, który się powtarza ze strony części radnych i to jest nic zaskakującego, więc może zastanówcie się państwo nad procedowaniem i prowadzoną dyskusją, bo to już jest od państwa zależne, ja na to nie mam wpływu, ale proszę uwierzyć mi, że nie pozwolę na to, żeby dyskredytowano moją pracę i wszystkich ludzi, z którymi pracuję od 21 lat, żeby ktoś, kto nic nie zrobił w mieście dotychczas albo niewielki udział ma w tym, a wręcz przeciwnie, tylko dyskredytuje wszystko, co zostało zrobione, było to puszczone płazem, to w sensie takim, że bez echa ma się odbyć. Ja muszę bronić siebie i ludzi, z którymi współpracuję tyle lat i tych radnych, którzy przez tyle lat pracowali i mieszkańców naszego miasta. I różnicowanie podatków jest niemożliwe, jeśli chodzi o takie kwestie, bo trzeba jeszcze znać prawo i opowiadać takie bzdury, to można sobie, bo wtedy się nie ponosi odpowiedzialności za to. Nie ma możliwości różnicowania podatków za wyjątkiem w tej skali, w tych kategoriach, które udaje nam minister finansów, rozbicie na poszczególne kwestie. Tak, podatki w mieście są jedne z tańszych w Polsce. Tak, to są jedne z tańszych. Jeśli chodzi o środki transportu również, ale mamy rozmawiać o zamku i o muzeum na zamku, proszę państwa, zobaczcie do czego już to dochodzi na tej sesji, do czego państwo doprowadzacie. Mamy rozmawiać o zamku i o muzeum na zamku. Panu daje to dziką satysfakcję, właśnie okazja do wyrania wszystkich pomyli na prezydenta podczas takich debat. Więc proszę pana, w następnej kadencji zrobimy też i kolejny krok ku lepszemu i będziemy właśnie kolejny budować drogi. Atrakcją miasta są dzisiaj imprezy, które organizujemy, na które przyjeżdżają turyści. Atrakcją jest park miejski, do którego mieszkańcy przyjeżdżają. Aquafan, wczoraj wystarczyło pójść, zobaczyć ilu jest mieszkańców oczywiście w pierwszych dniach funkcjonowania, z jakie są rejestracje, z jakich części Dolnego Śląska przyjeżdżali. Tu wystarczy na to popatrzeć, więc proszę też trochę tej miłości do tego miasta wykazywać, trochę tej takiego szacunku dla pracy wielu ludzi, którzy troszczą się o to, żeby to nasze miasto jak najlepiej wyglądało, jak najlepiej było postrzegane. Takim przekazem państwo nie budujecie sprzyjających warunków dla budowania pozytywnego wizerunku naszego miasta. Ja mam tutaj dzisiaj i nie chciałem tego robić, ja dzisiaj mam tutaj też wysłane w sobotę do mnie informacje, czy tam opinie o mieście przez uczestników, chociażby panią prezydent Zabrza, jak napisała do mnie o mieście, że jest bardzo ładnym miastem, jest czystym, zadbanym miastem. Oczywiście będzie to wzbudzało szydercze uśmiechy i szydercze opinie. Ale taka jest rzeczywistość. Są tacy, którzy mówią dobrze o mieście, są tacy, którzy będą mówili też źle, bo im to sprawia po prostu przyjemność, albo chcą, żeby takim miastem było w przekazie publicznym, bo mają taki cel. Cel przecież państwo wiecie, no, tu na tej sali też mamy cele polityczne przez państwa realizowane, więc też jest to cel, który przyświeca waszym wypowiedziom i proszę państwa, tak, będziemy razem chcieli to miasto też jeszcze rozbudowywać i zmieniać. Inwestycje, które są robione, te wszystkie zamierzenia, które strategii są zapisane, wszystko będzie wymagało też państwa udziału i akceptacji. Stąd też uchwały budżetowe, które są. Dzisiaj też bardzo ważne są uchwały, bo one kształtują też jakość życia w naszym mieście i na koszty funkcjonowania naszego miasta. Nie da się uciekać od realiów dnia codziennego. I opowiadanie, wie pan, czy ja chcę z Miedzią pójść do pierwszej ligi? Proszę pana, tak zdecydowało boisko i piłka nas łączy. A boisko dzieli, jeśli chodzi o grę na tym boisku. I taki jest wynik dzisiaj zmagań w Ekstraklasie. I będę z Miedzią, tak długo jak jestem...
No i będę tak. Ale ten baner, proszę pana, to proszę zapłacić za ten baner i zmienić, bo to nie jest kompetencja prezydenta, żeby zmieniał prywatną firmę, zaklejał baner. No, dobrze, chyba pan dziękuję, żartuje. Panie prezydencie, bo już też wychodzimy mocno poza temat. Bardzo proszę, radny Jan Szynalski i kończymy. Bardzo proszę. Witam wszystkich, dzień dobry. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że akurat odpowiadam za część miasta i melduję, że koszenie zakończono już tydzień temu na wszystkich obszarach na ponad 24 hektary w mieście, a 24 hektary to jest ładnie. Chodniki, tak jak pan prezydent powiedział, codziennie są sprzątane, łącznie z klatkami i tak dalej. A i inne rzeczy nie będę tu mówił. Ale ja nie po to się dorwałem do głosu, bo inaczej tego nie mogę nazwać. A chcę zgłosić wniosek o zakończenie dyskusji, bo proszę państwa, dyskutujemy 2,5 godziny, a nawet ponad. A i ja nie mówię, że dyskusja nie była merytoryczna, że nie było, nie mi oceniać dyskusję, nie była potrzebna i tak dalej. Też dużo rzeczy się dowiedziałam, ale jednak chciałbym, żebyśmy rozpoczęli uchwalać uchwały. Dziękuję bardzo. Czy pani przewodnicząca przyjmie mój wniosek o zakończenie? Tak, chyba że, no bo jeżeli nie ma, jest jakiś przeciwny głos, jeżeli nie ma tutaj innych wniosków radnych, a widzę, że tablica jest pusta, teraz pan prezydent się pojawił, to możemy zakończyć z automatu bez głosowania, jeżeli tutaj radny wyrazi na to zgodę, tak? Pan prezydent jeszcze chciał coś powiedzieć w temacie, czy, bo tak, ale jest wniosek, tak, był pierwszy o zakończenie głosowania, więc tutaj dyskusji, więc bardzo proszę, byśmy zakończyli. Jeszcze mamy do przegłosowania wniosek pani radnej, tak, to bardzo bym chciała, pani radna Krzeszewska, prawie na samym początku naszej dyskusji, może państwo już zapomnieli, ale złożyła wniosek, złożyła go na piśmie, więc chciałam, żebyśmy przegłosowali, bo dotyczy najbliższej sesji, tak? Dotyczy włączenia do porządku obrad sesji Rady Miejskiej punktu sprawozdanie z działalności, przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać, bo szepty mi bardzo przeszkadzają, dziękuję. Dotyczy włączenia do porządku obrad sesji Rady Miejskiej punktu sprawozdanie z działalności Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej za rok 2022 i prosi, aby ten punkt załączyć do sesji w czerwcu ze względu na porządek roczny, to chciałabym, żebyśmy tutaj przegłosowali ten punkt w tym miejscu. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem wniosku radnej? Bardzo proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Głosami 13 radnych było za. Wniosek radnej Aleksandry Krzeszewskiej przeszedł. Punkt zostanie dołączony do posiedzenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję za wystąpienie panu Henrykowi Kułakowi. Informuję, że Rada zapoznała się z wystąpieniem pana Henryka Kułaka. Dziękuję wszystkim za głosy w tej sprawie. Szanowni państwo, jeżeli nie będziecie mieć oczywiście nic przeciwko, zaproponuję teraz 15 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia o około godziny 13. Szanowni państwo, ze względu na kworum wznawiam obrady. Bardzo proszę o ciszę pana radnego. Dziękuję bardzo. Wznawiam obrady Rady Miejskiej Legnicy. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej, druk 1 przez 56.
Projekt dotyczy rynku, ulicy, biura rachunkowego przy, w rynku 5/6. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Informują, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są uwagi do projektu? Nie widzę. A jest pan Andrzej Lorenz, bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałem zapytać o przeznaczenie. To ma być biuro rachunkowe chyba, tak? Jest napisane, akurat nie mam druku przed sobą, a nie uczestniczyłem w komisji. Przeczytałam, Andrzej, przepraszam, panie Andrzeju. Biuro rachunkowe. Czy to wszystko? Chciałem zapytać tylko, czy biuro rachunkowe powinno mieć taką samą stawkę jak pasmanteria. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, nie ma głosu. Pan prezydent, bardzo proszę. Nie wiem, do czego pan zmierza, czy mam mieć większą, czy mniejszą? Rynek to kształtuje. Dziękuję. Stawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej druk 1/56. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. Stosunkiem głosów za 9 radnych, 2 było przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosowania, 1 radny nie głosował. Dziękuję. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej druk 2/56. Projekt dotyczy ulicy Piekarskiej 1-3 Pasmanterii. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Informują, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt. Czy są uwagi do projektu? Nie widzę. Stawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej druk 2/56. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie ręki, naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. Stosunkiem głosów za było, głosowało 12 radnych, przeciwnych było 0, 3 radnych wstrzymało się od głosowania i 3 radnych nie zagłosowało. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Legnica. Druk 3/56. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Informują, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są uwagi do projektu? Nie widzę. Stawiam zatem pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Legnica, druk 3/56. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Legnicę. Stosunkiem głosów za 15 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Legnica, druk 4/56. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Informują, że wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są uwagi do projektu? Nie widzę. Stawiam pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Legnica, druk 4/56. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Zamykam głosowanie.
Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Legnica. Stosunkiem głosów za było 17 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosowania. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie likwidacji filii nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz wprowadzenia zmiany w statucie Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy. 5/56. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały. Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozostałe komisje nie omawiały projektu. Widzę, jest głos w dyskusji. Bardzo proszę, Andrzej Lorenc. Dziękuję za udzielenie głosu. Co prawda nie, moje pytanie nie dotyczy samej nieruchomości, panie prezydencie, ale osób, które pracują w bibliotekach. Chciałem zapytać, czy, bo niedawno w zeszłym miesiącu były te panie, czy ta sprawa pomyślnie dla nich została wyjaśniona, jak to na ten moment wygląda. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Na poprzedniej sesji nie pamiętam, żeby coś się działo. Nie. Chodzi o strajk bibliotekarek, podejrzewam. Nie o strajk. No, była kwestia rozstrzygana, podpisano porozumienie, jest realizowane i nie ma w tym zakresie żadnych sygnałów, żeby nic się tam nie dopełniło. Dziękuję. Pan Andrzej Lorenc, proszę. Czyli, panie prezydencie, należy się spodziewać, że jeżeli w lipcu będzie rewaloryzacja minimalnej krajowej, to również panie bibliotekarki dostaną podwyżkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie radny, przepisy jasno to regulują i zgodnie z porozumieniem będzie też to zrealizowane. Dziękuję. Stawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie likwidacji filii nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz wprowadzenia zmiany w statucie Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, druk 5/56. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosowania? Zamykam głosowanie. Informuję, że Rada podjęła uchwałę w sprawie likwidacji filii nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy oraz wprowadzenia zmiany w statucie Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy. Stosunkiem głosów za było 12 radnych, przeciw było 2 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Dziękuję bardzo. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi. Czy są uwagi do udzielonych przez prezydenta odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych? Nie widzę. Komunikaty i sprawy różne. Informuję, że prezydent Sądu Okręgowego w Legnicy pismem z dnia 24 maja wszczął procedurę naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Rada winna wybrać 17 ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy, w tym jednego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 48 ławników do Sądu Rejonowego w Legnicy, w tym 32 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Nabór kandydatów potrwa do 30 czerwca 2023 roku. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, pani Anna Płotnicka-Mieloch, z powodu ważnych obowiązków służbowych nie mogła uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Pismem z 26 maja 2023 roku przesłała do Rady informację na temat bieżącej sytuacji jednostki. Pismo otrzymali wszyscy radni. Informuję, że sesja uroczysta, na której laureaci zostaną uhonorowani Nagrodą Miasta Legnicy oraz Odznaką Zasłużony dla Legnicy, odbędzie się w dniu 12 czerwca o godzinie 16 w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Bardzo proszę radnych o zgłaszanie się do pocztu sztandarowego. Czy radni wnoszą jakieś sprawy w tym punkcie? Widzę. Bardzo proszę, pani Aleksandra Krzyszewska. Bardzo dziękuję. Chciałabym właśnie w sprawie szpitala, tej odpowiedzi pani dyrektor, zapytać, czy jest możliwość, żebyśmy to zaproszenie pani dyrektor ponowili na kolejną sesję. Jest wiele wątpliwości względem tej odpowiedzi, która została nam udzielona na tą sesję czerwcową. Myślę, że tak. Jeżeli tutaj dyskusja w tym momencie nie wy... Ja też w międzyczasie wystąpiłam do prezydenta miasta Legnicy z pismem o zapytanie o finansowanie szpitala przez miasto Legnicy w ostatnich kilku latach. Nie otrzymałam odpowiedzi.
Więc myślę, że możemy ten wątek przełożyć, jeżeli jest taka wola Rady. To bardzo bym prosiła, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat, żebyśmy mogli o tym porozmawiać i też uzyskać odpowiedzi na nasze ewentualne pytania od pani dyrektor. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Na zapytanie, które pani skierowała do mnie, odpowiedź znajduje się w dokumentach, którymi państwo dysponujecie, a więc w uchwałach budżetowych, sprawozdaniach z realizacji budżetu. Tam są zapisane wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem miasta, instytucji miejskich. Również też są zapisane wydatki dla innych podmiotów nie będących powiązanych z miastem. Także tam macie państwo pełną informację dotyczącą tej kwestii. Jeżeli by było trzeba uzupełnić jakieś informacje dodatkowe, to chętnie takiej informacji państwu udzielę. Dziękuję. Jeszcze panią radną Krzeszewską bym prosiła być może, żeby to na piśmie skierować, dobrze? Żebym miała podkładkę, że tak powiem kolokwialnie, tak? Informacyjnie, że klub czy radni zgłaszają się, czy pani radna bezpośrednio. Bardzo proszę, Baranowski Arkadiusz. Dziękuję. Panie prezydencie, ja mam pytanie, czy budynek po dawnym zespole szkół spożywczych został sprzedany? A mam taki wniosek, bo tam jeżeli jeszcze nie został sprzedany, może by jakąś ekipę wysłać, która by tam uporządkowała, bo tam się rozrasta roślinność, czy to przycięła, bo to tam już te drzewa i tak dalej, to tak nieładnie wygląda i też tam ingeruje już to w budynek, może by dało się to przyciąć i uporządkować, przynajmniej jeżeli chodzi o tej strony, te chaszcze, które tam są, nie, bo to tak może zwiększy atrakcyjność tego budynku. I druga sprawa, to ponawiam wniosek o uprzątnięcie tutaj przy willi Oświęcimska. Tam jest ta willa taka, tam może zawezwać tego, tak po pożarze zawezwać właściciela i ewentualnie wysłać może Straż Miejską czy urzędników, bo wygląda to bardzo źle. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, proszę. No to jest kwestia zarządzania. Więc rozumiem, że pan zwraca uwagę na to, że właściciel nieruchomości nie posprzątał i nie należy tym stanie utrzymuje tą nieruchomość. Oczywiście mi jak najbardziej to się nie podoba, ale to już jest własność prywatna i w ramach granicy własności prywatnej właściciel ponosi odpowiedzialność za stan estetyczny i techniczny tych obiektów i musi zadbać i zabezpieczyć tak, żeby nie doszło żadnych zdarzeń. I oczywiście Straż Miejska w tym zakresie prowadzi też i działania, nie tylko akurat w stosunku do tego, bo wprost nie odniosę się teraz do tego pana, tej pana sugestii. Natomiast Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej administruje terenem byłego zespołu szkół przemysłu spożywczego. Jeżeli tam występują jakiekolwiek zagrożenia, czy inne, to też na bieżąco usuwa. Ja tylko przypomnę państwu, że na podstawie uchwały Rady Miejskiej, którą państwo przyjęliście, jest opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. No i w związku z tym będziemy tutaj procedowali zmiany miejscowego planu dla całego tego terenu, nadając też i dodatkowe funkcje, jeśli chodzi o możliwość zagospodarowania tego obiektu. Ale pana ten, jakby tą uwagę przekażę do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Dziękuję. Arkadiusz Baranowski, ad vocem, proszę. Chodziło o taką uwagę, żeby się temu przyglądali, ewentualnie wysłali jakąś, nie wiem, ekipę, może to wystarczy jedna, dwie osoby, żeby to po prostu poprzycinać, bo to się to rozrasta, to żadna tutaj uszczypliwość, tylko można to uprzątnąć i dziękuję. Dziękuję. Radny Jan Szynalski, proszę. Ja mam taką prośbę. Na pewno kto jeździł tą ulicą, to jest, chciałem dzisiaj zgłaszać, ale akurat od piątku tam prace trwają. Na tej dwupasmówce, co się jedzie od wiaduktu do koło Kerfura i do Sudeckiej, tam trawa była w wysokości ponad metra. I jak się jechało, niektóre przejścia dla pieszych a są nie z regulacją świetną. No ja miałem przynajmniej taki przypadek, że patrzę, jedzie pani, tylko głowę jej widzę, taka dosłownie trawa była, to nie jest jakiś ten, ale tak jakoś ostrożnie jeszcze, a tu za chwilę mi wyjeżdża pod ten, ale ja się zatrzymałem, mimo widziałem tą panią trochę dalej, wyjeżdża dziecko na rowerku, którego w ogóle nie było widać.
Ja wiem, że ekolodzy, że tego, ale mogę powiedzieć coś ekologom. Nie tędy droga, uważam. I od piątku zaczęli to kosić, to tam jest Armagedon. Nie wiem, kto to teraz uporządkuje i za jakie pieniądze. To jest masakra. No ale dobrze, jest skoszone. Dzisiaj rano się jechało. Już tego niebezpieczeństwa, powiedzmy, nie było. Dlatego bym prosił, to jest prośba, ja nie zarządzam drogami, nie, w Zarządzie Dróg Miejskich, nie wiem, czy to jest powiatowa, chyba wojewódzka ta droga jest, czy powiatowa, żeby pan prezydent też tam jeździ i tam była masakra. Nie, no ale widzi, czy ja przesadziłem, panie prezydencie? Było tak niebezpiecznie, a tam już później jechałem dosłownie 10 na godzinę, tylko była trawa na metr. Ja uważam, że nie powinniśmy dopuszczać więcej niż 30 centymetrów, no niech już tam ten wilgoć tam będzie w tym, ale więcej niż 30 centymetrów, żeby ludzi było widać, a zwłaszcza małe dziecko. Jest to skoszone, tam panowie porządkowali od rana, od piątku zaczęło. Miałem to zgłosić na dzisiejszej sesji, zgłosiłem, ale myślałem, że ale bardzo i może moje osobiste dzięki, bo tam ta ja mówię, jakby był wypadek, nie wiem kto by wtedy odpowiadał, czy wręcz tłumaczył się za to. Jeszcze raz mówię, nie dopuszczajmy, żeby trawa była powyżej tam 80-90 centymetrów, a taka była. Nie mówię do nikogo złośliwie, nie mówię do nikogo, żeby mu jakoś przykrość zrobić właśnie, tylko mówię, że to dla naszego dobra. Nie dopuszczajmy. Ekolodzy niech sobie gadają, co chcą, ale my kośmy tą trawę, mówię, tak jak powiedziałem, maksymalnie na 30 centymetrach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Szymkowiak, bardzo proszę. Ja w ramach tego, że zawsze dbam o Dzieleń, to mogę panu powiedzieć, że w niektórych miejscach można kosić, a w niektórych miejscach można zostawić. Tak, i też przyłączam się na ulicy Grabskiego, tam w szczególności jest też wysoka trawa. Dlaczego mówię o tym miejscu? Dlatego, że tam nie ma przejść dla pieszych i to też tym bardziej utrudnia przejście mieszkańcom głównie, którzy wychodzą tam na spacery. Więc tutaj proszę również to uwzględnić. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Aleksandra Krzeszewska, proszę. Dziękuję. Ja pozostanę też w tym temacie koszenia, tylko chodzi mi o tereny, te wały przy rzece Kaczawie. Ja wiem, że to jest w gestii Wód Polskich, jednak nie wiem, czy państwo zwracają się do tej instytucji o jakieś, nie mam żadnego pojęcia, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o koszenie w ubiegłym roku, no to wiem, że te wały były wykoszone, no ale już po tym takim sezonie letnim, więc teraz mieszkańcy zwracają mi na to uwagę i chciałabym w jakiś sposób, żeby otrzymali odpowiedź, kiedy ewentualnie te tereny mogłyby zostać uporządkowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, bardzo proszę. Jeśli chodzi o kwestie właśnie, o których państwo w tej chwili mówiliście, Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na koszenie traw. Oczywiście wcześniej było to planowane, ale pieniądze były przeniesione na wydatki związane z utrzymaniem dróg i remontem dróg. W tej chwili trzeba było zabezpieczyć pieniądze na wydatki związane z koszeniem traw i w tej chwili, jak zapowiadałem wcześniej z informacji, które też i posiadam od dyrektora, maj jest tym miesiącem, w którym rozpoczęto koszenie traw i bywało tak, że kosiliśmy je 3-4 razy w roku. W tym roku będziemy to jednak musieli ograniczyć z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego w odpowiedniej ilości w Zarządzie Dróg Miejskich, bo taka sytuacja finansowa jest, że koszenia traw będą realizowane mniej, czy rzadziej niż w poprzednich latach. Jeżdżąc po drogach też i Warszawy widziałem, że też trawa nie była koszona, zresztą specjalnie porobiłem sobie dokumentację zdjęciową, żeby pokazać, jak też w innych miastach to wygląda. W związku z tym znam problem, o którym państwo tu mówicie. No i oczywiście stosownie do posiadanych środków dyrektor Zarządu Dróg Miejskich zlecił koszenie traw w określonych rejonach na układzie komunikacyjnym, a dla wiadomości państwa, w mieście wszystkimi drogami zarządza prezydent, w mieście na prawach powiatu, więc wszystkie drogi są w naszej gestii.
i w naszym utrzymaniu, w przeciwieństwie do takich jak miast jak Lubin, Głogów, Polkowice czy inne, Bolesławiec i tak dalej, i tak dalej. Jelenia Góra, Wałbrzych i Wrocław, Legnica są to miasta na prawach powiatu, za których to za drogi odpowiadają prezydenci. Wszystkie drogi. Dziękuję. Pani radna Jaczewska-Szymkowiek, proszę. Ja jeszcze wrócę do tego koszenia, bo w zeszłym roku ja przynajmniej zauważyłam, że albo nie kosimy, albo tak wykaszamy, że po prostu przy samej ziemi. Więc tak jak już wcześniej wspomniałam, bardzo proszę zwrócić na to uwagę, w jaki sposób są koszone te trawy i gdzie, bo faktycznie nie trzeba wszędzie ich kosić, natomiast w miejscach tych strategicznych należy je przystrzyc, ale no jakby nie do gołej ziemi też, tak? Więc proszę zwrócić na to uwagę, jak to się robi. Dziękuję. Radny Maciej Kupaj. A przepraszam, pani Krzyszewska. Pani Krzyszewska, ad vocem, proszę. No ja niestety nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie. Pytanie brzmiało tak, czy wiedzą Państwo, kiedy te tereny przy Wałach, przy Kaczawie zostaną uporządkowane, tak żeby mieszkańcy mogli z tych terenów korzystać? Pani prezydent, bardzo proszę. Już od miesiąca procedujemy z Wodami Polskimi porozumienie. Te procedury trwają długo. Legnica... Nie z naszej winy, Legnica, tutaj urzędnicy w Legnicy nie są władni, musi Wrocław to zatwierdzać. I ja się spodziewam, że nie nastąpi to wcześniej jak we wrześniu. Będzie to jednorazowe wykoszenie. Tak się spodziewam, chociaż monitorujemy, dzwonimy, póki co, a porozumienie mówi o tym, że współfinansujemy to wykaszanie międzywala i wałów. Dziękuję. Pan radny Maciej Kupaj, proszę. Czy ja chciałem odnieść się też, no współfinansujemy po to, żeby mieszkańcy mogli z niego skorzystać, tak? We wrześniu dla nas to jest żadna atrakcja, mówiąc wprost i delikatnie, więc jeżeli Wody Polskie nie są w stanie się ogarnąć z zamówieniem na wykoszenie trawy, to po prostu wycofamy te współfinansowanie. Proszę przekazać taką informację, bo to naprawdę droga donikąd. Panie prezydencie, to, że w Warszawie jest niewykoszona trawa, to nie znaczy, że w Legnicy nie może być wykoszona. Mnie jako mieszkańca nie interesuje, co jest w Warszawie. Oczywiście cieszą mnie pana wycieczki do stolicy. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to całkowicie bezsensowna informacja. Proszę wykaszać i prosimy wykaszać przy skrzyżowaniach, bo naprawdę na Alei Rzeczpospolitej trudno wyjechać. Dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem samochodów, dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem mieszkańców, pieszych i przyznam szczerze, że to jest w ogóle jakiś totalny absurd, że my zawsze się po prostu budzimy w ostatnim momencie, że jest lato i trawa rośnie. No co roku jest dokładnie taka sama sytuacja. No proszę to wpisać sobie w kalendarz, że koszenie powinno być rozpoczęte po prostu w maju, tak? Nie wiem, 1 maja czy pod koniec kwietnia rozpoczynamy koszenie, no bo to zarząd gospodarki, zarząd dróg miejskich co roku budzi się z tej samej sytuacji. To nie jest pierwsza tego typu sprawa, jest to po prostu co roku. No to jest jakiś totalny absurd. No jesteśmy zaskoczeni tym, że w lecie jest ciepło, a w zimie jest zimno. No do takiej sytuacji nie powinno by dochodzić. No i chciałem jeszcze spytać, bo rozmawialiśmy o tym na ostatniej komisji. Mówiliśmy o dramatycznym, przepraszam, żeby też nie było. Po prostu mamy dziury w drogach, tak? Cały czas. Pytanie, czy możemy zabezpieczyć takie środki w budżecie miasta jeszcze teraz, żeby po prostu tych dziur się pozbyć. No zima się skończyła kilka miesięcy temu, natomiast mamy cały czas problem z utrzymaniem, z dziurami w drogach po zimie. No i pytanie, czy my jesteśmy w stanie no to ogarnąć, żeby tych dziur się po prostu pozbyć, żeby je czymkolwiek załatać, żeby można było po mieście jeździć w sposób no taki, nie wiem, no normalny, tak? Albo jeżeli nie jesteśmy w stanie, no to wstawmy wszędzie te informacje, że ograniczenie do 30 km na godzinę. My jako radni możemy panu prezydentowi przygotować nawet listę tych wszystkich dróg, gdzie są dziury. Jeżeli służby miejskie sobie nie są w stanie z tym poradzić, to możemy nawet zrobić panu zdjęcia tych wszystkich dziur. Myślę, że mieszkańcy z miłością też się dołączą do tego. No pan się śmieje, ale sytuacja jest naprawdę absurdalna. Wie pan, jakie to jest żenujące? My jako radni tłumaczymy się mieszkańcom, dlaczego są po prostu dziury w drogach. No. Do pana może nie podchodzą, nie wiem, do pan ma kontakt tylko z prezydentami, tak? I prezydent Zabrza mówi, że jest pięknie i wspaniale. To oczywiście cudowna informacja, natomiast po prostu dziury w drogach są. I to panu mówi jako mieszkaniec Legnicy, jako radny Rady Miejskiej. I tak tu wszyscy jesteśmy, nawet radni pana klubu to potwierdzą, że mamy dziurawe drogi, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. I proszę o informację, czy my w tym roku
albo w ciągu najbliższego miesiąca znajdziemy dodatkowe środki dla Zarządu Dróg Miejskich, bo wiemy, że się już skończyły i że tych pieniędzy nie ma, natomiast może po prostu nie, no sprzedajmy ten jeden samochód i przeznaczmy te pieniądze na załatanie dziur. No pan jest, panie prezydencie, no cudownie i zabawnie, natomiast no nie wszyscy jeżdżą SUV-ami, niektórzy jeżdżą normalnymi samochodami, a naprawdę po naszym mieście jeżdżenie normalnym samochodem no jest bardzo trudne, tak delikatnie mówiąc. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę. Zbędna dokumentacja pana zdjęciowa jest dla mnie, bo ja znam miasto i wiem, jakie drogi w jakim stanie się gdzie znajdują. Wiem, które drogi są wyremontowane i które są w należytym stanie, jeśli chodzi o przejezdność. Wiem, które 30 czy 40, 50-letnie nawierzchnie trzeba remontować. To też wiem doskonale. Więc pana zachęta do wysyłania zdjęć do mnie nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, ale naprawdę ja wiem, gdzie one są i Zarząd Dróg Miejskich też wie, gdzie jest stan dróg wymagający interwencji. Zresztą ostatnio na objeździe miasta też na ten temat państwo rozmawialiście i zapisy w budżecie jasno definiują środki na to. Dzisiaj Zarząd Dróg Miejskich nie dysponuje już większymi środkami do podjęcia działań związanych z usuwaniem tych ubytków w drogach. Oczywiście pani skarbnik, służby finansowe poszukują ewentualnych dodatkowych środków, ale to się musi odbyć. No po prostu nie ma wzrostu dochodów, proszę państwa, nie ma wzrostu dochodów. Znowu jak powiem, że 6,5 miliona na dochodach ubyło i trzeba, a było to możliwe do przekazania później na wydatki bieżące, a to właśnie są wydatki bieżące, to dzisiaj dokonał Zarząd Dróg Miejskich, pan dyrektor dokonał wyboru, że zamiast usuwania ubytków w drogach zlecił koszenie traw, o którym państwo wiecie, bo to są takie wybory już dzisiaj. Czy kosimy trawę, czy łatamy dziury, to są takie wybory. I proszę pana, ja nie jeżdżę na wycieczki do Warszawy, bo chętnie bym też był w domu i nie poświęcał tego czasu, gdybym nie musiał dla miasta i dla społeczności lokalnej. Więc moja wizyta w Warszawie nie jest wycieczką turystyczną, tylko jest zaangażowanie w sprawy miasta. I proszę pana, to, że mówię, że w Warszawie jest trawa wysoka, to nie dlatego, żebym miał poczucie, dobre samopoczucie, tylko że pokazuje to, że to jest wspólny problem, z którym musimy sobie poradzić. I tak jak pani tutaj radna powiedziała, no, koszenie traw nie wszędzie musi być, nie musi być tak samo często. Dla mnie i dzisiaj proszę zwrócić uwagę, wszystkie tereny zielone w stałym utrzymaniu są wypielęgnowane i są koszone. Wszystkie tereny jak park, jak place zabaw, jak tereny na piekarach, park piekary, jak zresztą mieszkańcy nazywają, jak park miejski, jak gdański, inne, te tereny w stałym utrzymaniu są pielęgnowane, tak jak to umowa mówi. Natomiast bieżące utrzymanie pasów drogowych przez Zarząd Dróg Miejskich jest związane z zabezpieczeniem odpowiednich środków w budżecie tej jednostki. I oczywiście kilkadziesiąt hektarów do wykoszenia nie odbywa się tak, jak ja bym sobie życzył i państwo tutaj też o tym mówicie. To nie jest tak, że ja nie widzę, że jest trawa wysoka. To nie jest tak, że ja nie reaguję i nie podejmujemy decyzji. Jadąc wczoraj po sąsiednich gminach widziałem na przykład, że trawa jest tylko koszona w rejonie znaków pionowych, skrzyżowań, prawda? No i to też pokazuje, że co, nie chcą kosić trawy? Jakaś przyczyna tego jest, że są koszone tylko tereny przy samych znakach pionowych, czy na skrzyżowaniach, czy przejściach dla pieszych, czy przepustach drogowych. W związku z tym, wiecie państwo, w żadnym stopniu nie mam zamiaru się porównywać do innych, bo mi zależy na tym, żeby jak najlepiej było, jeśli chodzi o utrzymanie dróg w mieście, ale państwo będziecie mieć budżet, zresztą macie ten budżet i też wiecie, co tam jest zapisane, jaka jest strona dochodowa, jaka strona wydatkowa. To nie jest tak, że ja się uparłem i my nie chcemy dawać pieniędzy na koszenie traw czy na łatanie dziur. Po prostu nie ma zabezpieczenia finansowego zwiększonego po stronie dochodów, żeby można było zwiększyć wydatki. W tej chwili trzeba ewentualnie znaleźć gdzieś oszczędności na innych działach, żeby przeznaczyć na te wydatki związane z utrzymaniem dróg. I to jest prosta sprawa. Służby finansowe nad tym pracują. Co będzie możliwe, na pewno przy korekcie budżetu będziemy starali się przedłożyć. Dziękuję. Pan Maciej Kupej, AdVocem, proszę. Ja panie prezydencie powiem tak, to jest cudownie, że państwo wiecie, że są dziurawe drogi i cudownie, że wiecie, gdzie te dziury są i chciałbym, żebyście tą wiedzę wykorzystali, po prostu te dziury uzupełnili tak, żeby można było
jeździć po nich. Ja przypomnę też, że Zarząd Dróg Miejskich nie ma OC, bo nie było pieniędzy na te OC, na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym z pieniędzy na utrzymanie dróg, rozumiem, finansujemy wypłaty odszkodowań za uszkodzone samochody, które wpadły w te dziurawe drogi. I to jest, przyznam szczerze, taka kwadratura tego koła, że my po prostu nigdy tych pieniędzy nie znajdziemy, więc proszę to po prostu zrobić. Jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów, panie prezydencie, to jest oczywiście najprostsza metoda, żeby wziąć, wyciągnąć dodatkowe pieniądze od mieszkańców, ale jest też metoda, o której mówiliśmy, żeby ograniczać wydatki. My mówimy, panie prezydencie, a to mówiłem przy przyjmowaniu budżetu. Pan żyje w takich samych czasach, jak żył pan kilka lat temu, natomiast Nowy Ład... Dziękuję. Bardzo proszę, pan prezydent. O tym, jak Nowy Ład zmienił rzeczywistość samorządów polskich, to państwu już to przedstawiłem i doskonale o tym wiemy. Jakie działania podejmujemy, to państwo też się do tego przyczyniliście, nie uchwalając budżetu w takim kształcie po stronie dochodów, jak miało być. I panie radny, wytykać tego rodzaju kwestie panu jest bardzo łatwo, ale pan przyłożył rączki do tego, że właśnie takie dochody są miasta. Pan dołączył swoją cegiełkę do tego, że są zubożone dochody gminy, nie tylko, tak jak pan wspomniał, Polski Ład. I dzisiaj musimy my starać się zabezpieczyć te środki budżetu. I niech się pan za głowę nie łapie, bo oszczędności cały czas towarzyszą naszej działalności. Nikt tutaj rozpasanego urzędu nie ma, żadnych nie wiadomo jakich wydatków nie ponosimy. Jest to po prostu, są to realia, w których dzisiaj musimy się wszyscy znaleźć. I nie będzie wcale lepiej, będzie jeszcze gorzej, jeśli chodzi o dochody samorządu. I ograniczamy wydatki, więc ograniczamy, tylko pan żyje cały czas w rzeczywistości, że wszystko musi być zrobione. No niestety, proszę pana, to są mniejsze wydatki na turystykę, to są mniejsze wydatki na promocję, to są wydatki mniejsze na utrzymanie tego, co jest możliwe, więc wszystkich obiektów, które znajdują się w zasobach komunalnych, to, co robią dyrektorzy szkół, oszczędzają, to, co robią dyrektorzy instytucji kultury, którzy to odpowiadają za realizację budżetu, wszyscy to robimy. Wszyscy to robimy. Tylko proszę nie oskarżać, że się nic nie robi. Pan chciałby, żeby wszystko było zrobione, ale za dotknięciem cudownej różdżki. Nie ma realiów, które by wpływały na sytuację samorządów i samorządu naszego. Nie ma. Za chwileczkę musimy zabezpieczyć wzrost wynagrodzeń pracowników w naszym mieście. I to też jest wydatek bieżący. Niech pan przestanie z współczesnością. Pan już dawno odleciał. Arkadiusz Baranowski, ad vocem, proszę. Dziękuję. Panie prezydencie, to tak szybko. Ile będzie kosztowało utrzymanie Centrum Witelona? Ile ponieśliśmy do tej pory kosztów? Ile kosztuje utrzymanie fontan? Chyba prawie 600 tysięcy złotych, ale to tylko tak na marginesie. A żeby nie być, żebyśmy nie byli gołosłowni, to tylko panu przytoczę komentarze ludzi z jednego z forum dotyczące koszenia i tego, co się dzieje na ulicy. Tutaj jedna pierwsza obywatelka. Na końcówce Piłsudskiego nie widać ludzi na pasach, obok szkoła i trzy przejścia bez świateł. Masakra. Rzeczypospolitej związową trwa trawa i żywopłot. Wyjeżdżając z Wiązowej nic nie widać. Armii Krajowej Sudecka. Wyjechanie za traf jest sporym ryzykiem. Na Piekarach wczoraj idąc chodnikiem można było odnieść wrażenie, że wyszło się z lasu. Widziałem, jak dzisiaj koszą koło Wenecji. To była masakra. Wyjazd z ulicy Skłodowskiej na Piastowskiej jej zasłaniają jak co roku krzaki. Trawa na ulicy Poznańskiej w pewnych miejscach to już prawie dorosłą osobę zakrywają. Działkowa, Franciszkańska, na Koperniku podobnie. Poznańska między Kaufland. Tak, dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę. Jeśli chodzi o kwestie, o których pan wspomniał, oczywiście jak najbardziej potwierdzam, że takie maile ja też dostaję i dlatego w tej chwili Zarząd Dróg Miejskich zlecił koszenie traw i od razu tego się nie dokona w różnych zakątkach miasta. Również mam nadzieję, że tereny prywatne w tych rejonach będą wykoszone, bo to też jest obowiązek właścicieli nieruchomości, na ile to jest możliwe, żeby się do tego przyłączyli. Nie trzeba więcej dodawać, jeśli chodzi o te kwestie, bo wszyscy widzimy, co się dzieje. Natomiast, wie pan, o atrakcyjności miasta też decydują takie kwestie, jak takie instytucje, jak muzeum na zamku, ale również coś takiego jak Centrum Witelona, czy też fontanny, czy też park miejski. To też są atrakcje, które decydują o tym, że legniczanie mogą być dumni z miasta i że przyjeżdżający turyści mają gdzie spędzić czas. I to też kosztuje. No, oczywiście możemy tutaj się spierać i mieć różne, ale to jest do zrobienia i dlatego to robimy, bo chcemy też, by miasto się rozwijało i było atrakcyjne dla mieszkańców i turystów naszego miasta, odwiedzających nasze miasto. Maciej Kupa, ad vocem.
jeszcze jedno pytanie zadać. Chciałem spytać o terminy zakończenia realizacji muszli koncertowej w Legnicy, Centrum Witelona i Palmiarni. Te terminy to marzec, mamy maj. Chciałem spytać, czy te inwestycje zostały zakończone, czy jeszcze nie, ewentualnie kiedy zostaną oddane do użytkowania dla mieszkańców. Dziękuję. Pan prezydent, proszę. Inwestycje, o których pan wspomniał, część z nich już została zakończona, część jest w trakcie odbioru, jedna jest w trakcie realizacji. Czyli muszla koncertowa odebrana, dzisiaj jest rozbierane ogrodzenie, dostępne będzie. Mam nadzieję, że będzie to też dobry punkt w mieście, jeśli chodzi o fontanny i tam wykonane prace i funkcje, jakie też zabezpieczyliśmy tam. Trwa proces odbioru Centrum Witelona, a jeśli chodzi o prace na zespole palmiarnianym, trwają i są wykonywane przez firmę, która w ramach umowy realizuje tą inwestycję. Dziękuję. Andrzej Lorenz, proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie prezydencie, tutaj przewija się temat dziur w drogach i w związku wynikających z tym trudności. Chciałem zapytać, z czego wynika, że budżet Zarządu Dróg Miejskich jest od 2020 roku coraz bardziej zmniejszany i czy jest taka szansa, żeby dofinansować nie z zadań, nie z budżetu bieżącego, tylko na inwestycje po prostu. Legnicki budżet obywatelski, tak, panie prezydencie, to są inwestycje jednoroczne i to musi być w ciągu jednego roku. Czy nie można tych zadań wydłużyć, a nie, że ZDM działa jak pogotowie i nie wyrabia się z tym? Po prostu oni, nie wiem, losują, co mają naprawiać. Czy nie można tych zadań na dłuższy okres czasu rozpisać? Wtedy będzie można przeznaczyć fundusze inwestycyjne. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, chciałem zapytać o termin rozpoczęcia inwestycji pod tytułem parking na Limanowskiego. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, proszę. Trudno mi jest odpowiadać na to pytanie, ponieważ to pokazuje, że jakby różnica pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi stanowi pewien problem, jeśli chodzi o rozpoznanie. To więc co roku zabezpieczamy środki na wydatki bieżące. To jest wynikiem strony dochodowej budżetu miasta z własnych dochodów, bo na bieżące wydatki tylko z własnych dochodów możemy przeznaczać pieniądze. I zapisywanie zobowiązań na kolejne lata w inwestycjach, jak najbardziej to są tytuły inwestycyjne, jak Limanowskiego na przykład zapisane i Limanowskiego będzie, jest umowa podpisana na ten, że będzie robił i będzie to robione. Natomiast żeby remonty dróg były na wydatkach inwestycyjnych, to nie kwalifikuje się, to jest tylko przebudowa drogi wchodzi w kategorię inwestycyjną, a nie remont nawierzchni jezdni. Gdyby można było to zapisać w stronie wydatkowej jako wydatek inwestycyjny, to chętnie byśmy to zrobili. To wymagałoby przebudowy. Ale to nie jest inwestycja i to nie jest dwuletnia. Należałoby zapisać w wydatkach bieżących, a one są pokrywane z bieżących dochodów. Dziękuję. Piotr Niemiec. Ale wspomniałem już, no, drugie pytanie Limanowskiego, już jest umowa podpisana, jest cykl realizacji zabezpieczony w umowie i będzie robione. Ad vocem Piotr Niemiec, proszę. Panie prezydencie, to zależy od dokumentacji, jaką by pan przygotował. Jeśli pan by przygotował dokumentację na przebudowę ulicy, a przebudowa tej ulicy obejmowałaby takie powierzchowne prace, też przesunięcia krawężników miejscami, można by było te remonty dróg zakwalifikować pod przebudowy i mógłby pan dużo więcej wyremontować niż przykładowo ten odcinek ulicy Pocztowej, który nie wiadomo po co, dlaczego w ogóle tam nie została tylko nawierzchnia wymieniona na tej ulicy, a zamiast tego pan przebudowuje ulicę za grube miliony. To jest zupełnie bez sensu. Za te pieniądze można byłoby kilometry bieżące dróg wyremontować w Legnicy. Wystarczyłoby odpowiednio dokumentację sformułować. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, bardzo proszę.
Naprawdę nie musi pan udzielać instruktażu nam, jeśli chodzi o dokumentację, którą mamy, bo tak robimy w wielu innych przykładach i te inwestycje są realizowane. Natomiast remont dróg, tak jak pan powiedział, nie może być realizowany z tych środków i robimy gruntowne przebudowy układu komunikacyjnego, bo po prostu wymaga tego też nasza działalność związana z gospodarką wodami, czyli opadowymi wodami, gdzie dzisiaj sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej są wspólne i przy takich inwestycjach jesteśmy zmuszeni rozdzielać, bo wymaga tego też i potrzeba związana z rozwojem gospodarczym miasta, ale też rozwojem budownictwa w mieście i dzisiaj jesteśmy przy każdej inwestycji zdeterminowani, by budować rozdzielną sieć sanitarną i deszczową, tak żeby móc rozwijać budownictwo, jednocześnie odprowadzając jak najmniejsze ilości wód do oczyszczalni ścieków, żeby one tam nie zasilały. Oczyszczalnie ścieków niepotrzebnie, skoro są opadowymi wodami, a jednocześnie prace, które są wykonywane na drogach w naszym mieście, tam gdzie to jest możliwe, tak je parametryzujemy, żeby było to wydatkiem inwestycyjnym, ale poziom zaawansowania inwestycji w mieście państwo znacie, wiecie, jakie są inwestycje zaplanowane w budżecie. Wrzucenie kolejnej inwestycji musi mieć pokrycie finansowe z zewnętrznych źródeł finansowania. Państwo macie zarzuty, że zobowiązania finansowe miasta są na poziomie 266 milionów złotych za tamten rok. No to więc w tym momencie, jeżeli macie pomysł na zwiększenie tego zadłużenia, i to bardzo proszę złożyć taki wniosek i zgłosić takie inwestycje do realizacji. Będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą to zrealizować. Natomiast na dzień dzisiejszy front inwestycyjny i źródła zabezpieczenia finansowego dla każdej inwestycji są znane i państwo wiecie, czego dotyczą. Dziękuję. Andrzej Lorenc, ad vocem. Panie prezydencie, ja krótko tylko doprecyzuję. To miło, że powstają drogowe duże inwestycje, ale myślę, że można, warto by było się zastanowić, przepraszam, żeby powstało więcej mniejszych inwestycji drogowych. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Jaczewska-Szymkowiak, proszę. A wracając do takich dużych inwestycji właśnie i o ulicę Piastowską, i słyszę, że bardzo dużo mądrych głów pracowało nad tym, żeby powstał projekt tej przebudowy ulicy Piastowskiej. Natomiast do mnie piszą mieszkańcy, dlaczego przesunięto przystanek, który był blisko dworca. Teraz mieszkańcy, którzy śpieszą się na pociąg, przez to, że przesunięcie zostało wykonane w stronę zamku, mają jeszcze dalej do dworca pociągowego PKP, oni najczęściej rano spieszą się do pracy. I druga kwestia, tam jak będą stawały autobusy i nie daj Boże przyjedzie dwa naraz albo trzy, to zablokują całe skrzyżowanie. Proszę mi powiedzieć, co za mądry człowiek tutaj ustanowił takie właśnie przystanek w tym miejscu. Proszę mi przedstawić tą osobę i czy ona w ogóle wzięła pod uwagę fakt, że tam osoby właśnie korzystają z tego miejsca, z tych przystanków, żeby szybko przedostać się do pracy na kolei, tak? Czyli chcą się dalej przetransportować w inne miejsca, poza Legnicę. Dziękuję. Pan prezydent, proszę. Dokumentacja była wykonywana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i dyrektor Zarządu Dróg Miejskich opiniował i jest świetnie zorientowany poprzedni i ten, dlaczego jest tutaj ta zatoka autobusowa, i Zarząd Dróg Miejskich był tutaj partnerem, który wszelkie wytyczne ustalał do realizacji tego przedsięwzięcia. Także pan dyrektor Zarządu Dróg Miejskich poprzedni, jak i ten doskonale wiedzą, dlaczego ta tutaj była lokalizacja wskazana. Na to też złożyły się czynniki związane z funkcjonalnością i z tego co wiem, właśnie tak, Zarząd Dróg Miejskich i Bezpieczeństwem, czyli BRD, Bezpieczeństwo
Ale wie pani, ja nie odpowiadam za to, co mieszkańcy myślą, tylko to są specjaliści. Dyrektor były Zarządu Dróg Miejskich i biuro projektowe no, pracowali przy opracowaniu tej przebudowy, kilka lat zresztą pracowali i taką dokumentację przedłożono do realizacji i ona jest przedmiotem wykonania w tej chwili. I uzgodnienia były też czynione przez służby wojewody, ponieważ to jest droga krajowa i za spełnienie kryteriów lokalizacji i uwarunkowań na tej drodze no, oni czując się odpowiedzialni, wydawali nam decyzję. Dziękuję. Pani radna Jaczewska, proszę. Rozumiem, że pan też zatwierdzał ten projekt mimo wszystko, nie? Dobrze, nieważne. Natomiast, no dobrze, dyrektor, czyli pana podwładny, nie, pan nic, pan nigdy nic. Pan umywa zawsze ręce. Jak źle, to nie ja, jak dobrze, to przyjdę podpiąć wstęgę. Nie, ja nie. Mnie tu nie ma. Schowam się pod biureczko. No bo no, do tego państwo doprowadzacie. Chodzi mi o funkcjonalność. Mieszkańcy jakby dopiero teraz widzą, jak ma ten przystanek wyglądać i widzą, że jakby będą mieli dalej do pracy rano. Czy były konsultacje jakby też... To jest przystanek, bo pani, ja odpowiem pani Kowalczyk, to jest przystanek ten koło przy Biedronce, tak? Kubus. Po drugiej stronie. Kubusa, po drugiej stronie. Po drugi, czyli od strony miasta, tak? Od strony miasta, mhm. Dokładnie. Bardzo proszę, panie prezydencie. Nie wiem, na pewno to nie jest kabaret tutaj, nie miejsce na sobie takie urządzanie tego rodzaju występów. Ja rozumiem panią, natomiast dokumentację jako droga krajowa, pozwolenie na realizację inwestycji wydawały służby wojewody, także nie ja, wie pan? I nie, wie pani, nie urząd miasta wydawał, tylko wojewoda dolnośląski, ponieważ, ale czy pani rozumie, no to niech się pani no, zastanowi nad tym, co jest kompetencją czyją i kto odpowiada za to, że decyzje są wydawane. I w związku z tym nasze uwagi do tej dokumentacji dyrektora, nasze uwagi do tej dokumentacji były zgłaszane i niestety to była kwestia realizacji lub nie realizacji, czy wydania pozwolenia na realizację tej inwestycji. Ja rozumiem, że na etapie, jak nie było robione, to było dużo szumu, że są dziurawe, jest pocztowa dziurawa, nie ma jak jeździć. Teraz jak jest robiona, to trzeba no, powiedzieć, że jest źle robiona, jak zostanie zrobiona, to już będzie zupełnie źle zrobiona. Ale taki dziwny mechanizm się pojawia, więc ja panią zapewniam, że dokumentacja opracowana została przygotowana przez osoby do tego przygotowane, wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami i ci, którzy wydawali zgodę na realizację tej inwestycji, mieli do tego pełnię praw. Wydano taką decyzję związaną z pozwoleniem na realizację tej inwestycji i w związku z tym jest ona realizowana. Tamta lokalizacja przystanku autobusowego też miała swoje mankamenty i tutaj dyrekcja Zarządu Dróg Miejskich, jak i również firma, która to opracowywała, miały w tym zakresie wiodący jakby głos. Jeśli chodzi o inne szczegóły, to jeszcze pani prezydent doda. Dziękuję. Bardzo proszę, pani prezydent, proszę się zgłosić. Nie mamy informacji. No właśnie, małe rzeczy, a tak istotne. Bardzo proszę, pani prezydent. Pragnę poinformować, że w trakcie procedowania u pana wojewody zezwolenia na realizację tej inwestycji poprzez ZRID, wojewoda no, zażądał audytu bezpieczeństwa i szereg rozwiązań w zakresie geometrii drogi, lokalizacji przystanków i długości tych przystanków od skrzyżowania tego dużego, to wszystko mieściło się w audycie i musiało być uwzględnione. Dzisiaj jak się przebudowuje drogi, audyty bezpieczeństwa są no,
podstawową sprawą do rozwiązań szczegółowych danej inwestycji. Także zapewniam Państwa, że tutaj wszystkie wymogi zostały wypełnione i to zadanie jest realizowane i będzie, mam nadzieję, w tym roku, nic nie wskazuje, żeby nie, zakończone. I wtedy dopiero może próbujmy oceniać, jak już będzie zakończona ta inwestycja. Dziękuję. Dziękuję. Jolanta Kowalczyk, ad vocem. Ja jeszcze chciałam dopytać, Panie Prezydencie, mogę, bo Pani Prezydent mówiła o tym audycie i o decyzji wojewody. Chodzi mi o to, że czytałam, że może być tam zjazd do Biedronki inaczej zrobiony i stacja benzynowa może powstać. Czy to właśnie zapadły takie decyzje i czy to ma wpływ na położenie tych przystanków? Dziękuję. Dziękuję. Pan Prezydent, proszę. Wszystkie aspekty, o których Pani wspomniała, były brane i uwzględniane przy tej dokumentacji. I nie ma, Szanowni Państwo, możliwości zmiany dokumentacji na tym etapie realizacji. Po pierwsze, ta dokumentacja była przedmiotem oceny przy składaniu wniosków do Polskiego Ładu, gdzie dostaliśmy dofinansowanie. Dwa, zmiana tego wszystkiego wywraca do góry nogami całą inwestycję i to jest nie do zrealizowania. Więc na tym etapie, bardzo Państwa przepraszam, ale pełen jakby chęci sprostania Państwa wymaganiom, nie jesteśmy tego w stanie zrobić, ponieważ tak jak powiedziałem, na etapie opracowania dokumentacji pochylały się nad tym tęgie głowy i ci, którzy za to odpowiadali, zrobili to zgodnie ze sztuką, jeśli chodzi o budowę i tak Pani Prezydent powiedziała, budowę dróg oczywiście i to, co Pani powiedziała, audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego był kluczowym do zatwierdzenia tej dokumentacji. Bardzo proszę, Andrzej Lorenc. Dziękuję za udzielenie głosu. To jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo Panie Prezydencie, bo to jest, polegamy na opinii Pana Wojewody, a wygląda na to, że jak powstanie obwodnica wschodnia, no to już to nie będzie droga wojewódzka, czyli wtedy krajowa, przepraszam, więc no... No nie wiem, proszę o komentarz. Pan Prezydent, proszę. Proszę Państwa, no to nikt nie wydaje z RID-u na to, co będzie w przyszłości, tylko aktualnie w tym stanie prawnym, jakim jest, do takiego stanu prawnego wszyscy się odnoszą. No i w takich kategoriach była rozpatrywana decyzja wydawana przez służby wojewody. Piotr Niemiec, ad vocem. Panie Prezydencie, to Pan zdecydował o kolejności tych inwestycji. Oczywiście Rada Miejska to zatwierdziła, bo Rada Miejska jest po prostu tutaj do Pana dyspozycji. Pan ma tutaj większość. I Pan zdecydował o tym, żeby remontować ulicę Piastowską i ulicę Pocztową w odwrotnej kolejności, żeby decydować przed jakby wyprowadzeniem Krajowej Drogi 94 poza centrum Legnicy. I to moim zdaniem jest tak skonstruowana ta Pana strategia, żeby jak najwięcej pieniędzy tam można było na tym wydać, a później zamiast tej drogi delikatnie ją wyremontować, zrobić tylko wymianę nawierzchni, to pakuje się Pan i całe miasto, i całe te pieniądze publiczne pakuje Pan w gruntowną przebudowę drogi, która tak naprawdę mogłaby być zwykłym remontem. I tak to jest ułożone. Ja wiem, Pan pieniądze pozyskał ze źródeł zewnętrznych, ale to... Dziękuję bardzo. Pan Prezydent, proszę. Pani Przewodnicząca, ja rozumiem, że wchodzimy w nową fazę tej sesji i w sprawach różnych o wszystkim możemy rozmawiać. Ja zachęcam Państwa do debaty na temat dróg i zgłoszenia punktu do obrad podczas sesji Rady Miasta i będziemy w ten czas rozmawiać. Oczywiście takiej możliwości ja nie mam prawnej natomiast dzisiaj. Natomiast drodzy Państwo, no, przebudowa ulicy Pocztowej, wszyscy wiedzą jak była potrzebna. Chyba nikt nie miał wątpliwości w jakim stanie ona była i że była priorytetem do realizacji.
Dalej pan nie chce zrozumieć, że oprócz tego, że remont to jest wydatek bieżący, a przebudowa to jest wydatek inwestycyjny i na ten wydatek bieżący byśmy nie dostali dofinansowania, a że robimy gruntowną przebudowę ulicy Pocztowej, to widać gołym okiem i powstanie naprawdę porządna droga. Również ona umożliwi realizację dodatkowych inwestycji w tym rejonie, bo od lat państwo wiecie, że właściciel działki sąsiedniej nie jest w stanie zrealizować inwestycji z różnych powodów. Ja nie znam tych powodów dokładnie, ale dzisiaj mam nadzieję, że zrealizowana inwestycja umożliwi realizację tej inwestycji na sąsiedniej działce, której właścicielem jest od 20 paru lat koncern. Zmieniali się właściciele, także zobaczymy, jak będzie teraz z realizacją, bo my stwarzamy warunki do tego, żeby ten, kto nabył tą działkę przed laty, mógł tą inwestycję zrealizować. I tutaj służby wojewody też wydając z RIT uwzględniały tą inwestycję, o którą zresztą pani radna pytała. A nie chodzi o to, żeby wydać pieniądze jak największe, wręcz nie wiem skąd pan taki pomysł ma. Przetarg był jasny i przetarg określa warunki finansowe realizacji inwestycji. I jeżeli pan chciał taniej zrobić, to można było zgłosić pana biuro i mógł pan by tą inwestycję realizować za mniejsze środki, bo my chętnie zrealizujemy ten sam zakres rzeczowy inwestycji przy mniejszych nakładach finansowych. Także bardzo chętnie skorzystamy z każdej oferty, również pana, jeżeli pan złoży, czy z każdy inny podmiot, który zechce robić inwestycje w mieście taniej. W drodze zamówienia publicznego oczywiście, no bo inaczej tu w grę nie wchodzi. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja panie prezydencie chciałem zapytać jeszcze a propos tej lokalizacji przystanku. Czy ta lokalizacja to jest, wynika z projektu, który przekazaliśmy wojewodzie, my jako miasto Legnica, czyli przez projektu przygotowanego przez pana, czy my przekazaliśmy faktycznie tą lokalizację, która jest pierwotna, a wojewoda zmienił tą lokalizację? No bo to jest chyba kluczowa sprawa i myślę, że o to cały czas pytamy i tak państwo kluczycie, żebyśmy nie uzyskali odpowiedzi na to pytanie, więc bym bardzo prosił po prostu o odpowiedź na te pytanie. Ja chciałem też zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, panie prezydencie. No my jako radni Rady Miejskiej mamy tą okazję tylko i wyłącznie raz w miesiącu, żeby z panem zadać te pytania, no i po prostu z niej korzystamy, więc proszę nas też zrozumieć, jeżeli pan nie ma czasu, rozumiem, że ma pan iść na spotkanie, ma pan jeszcze dwóch zastępców, też merytorycznie przygotowanych do tego, żeby nam udzielać tych odpowiedzi, więc no, rozumiemy też, tak, ale to jest jedyna nasza okazja. I my będziemy wpisywać za każdym razem dyskusja, no możemy sobie wpisać stały punkt w obradach Rady Miejskiej, bo niestety no drogi, jak pan wie, są znaczną bolączką miasta. No i o to za każdym razem pytamy, nie dlatego, że chcemy, czy nie wiem, dlatego, że jest kampania wyborcza od 4 lat, jak to państwo powtarzacie. Po prostu no pytamy, no bo to jest ważna sprawa, o to nas dopytują mieszkańcy, a my dopytujemy po prostu pana prezydenta, bo pan prezydent też no tą informacją no nie dzieli się jakby tam na bieżąco, tak? No, dlatego stąd te pytania. Więc jeszcze raz, ta propozycja lokalizacji, to jest nasza propozycja, czy wojewoda powiedział, że w tym miejscu nie możecie tego zrobić, macie ją przesunąć ten przystanek 100 metrów dalej. Proste pytanie i bardzo proszę o prostą odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Pan prezydent, proszę. Prawdą jest, że nie macie państwo prawa i okoliczności sprzyjających zadawania pytań prezydentowi, jedynie sesja jest tym miejscem, bo macie jeszcze na komisjach możliwość zadawania pytań. Sam pan nawiązał do objazdu miasta i też, czy jeden z radnych nawiązał do tej kwestii. Zadajecie państwo pytania w formie pisemnej, interpelacje składacie, także odpowiadamy na to wszystko krótko i zwięźle. Więc tutaj też na to pytanie panu dam odpowiedź, bo na pewno tutaj stroną, która była, to był Zarząd Dróg Miejskich, wiodący zadanie miał do realizacji w Zarządzie Dróg Miejskich, to było. Z biurem projektowym była prowadzona cały czas korespondencja ustalenia i tutaj udzielimy państwu informacji, tak żeby one nie budziły wątpliwości co do lokalizacji przystanku. Ja też oceniając realizację tej inwestycji, chciałbym, żeby ona była
powodem do zadowolenia, a nie utyskiwania czy narzekania. Też mi się nie podoba, że nawierzchnia zatoki autobusowej jest z kostki granitowej, ale niestety wymóg konserwatora zabytku był taki, że, bo o to jeszcze nie zapytaliście, dlaczego jest kostka granitowa, no więc odpowiadam Państwu, że kostka granitowa musiała być położona i to nie uciekam od tematu i nie uciekam od Pana pytania, tylko zwracam uwagę na złożoność tej kwestii i jakość wykonanej tej zatoki autobusowej musiała być wykonana właśnie z kostki granitowej, gdzie w tej chwili przechodzimy na wszystkie zatoki autobusowe w technologii betonowej, bo one są najbardziej trwałe i funkcjonalne. To są też spostrzeżenia kierowców. Natomiast zapewniam Pana, że to, co było zrobione, było konsekwentną realizacją zaleceń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego i lokalizacja tego przystanku też z tego wynikała. Dostanie Pan odpowiedź, kto był wnioskodawcą i kto decydował o tym. Na pewno nie my. Bardzo proszę, radny Ignacy Bochenek. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Proszę Państwa, przysłuchuję się od dłuższego czasu Waszej dyskusji na temat ulicy Pocztowej i ze zdziwieniem stwierdzam, że tak jakbyście się obudzili nagle, nie wiem, w innym mieście. Wielokrotnie żeśmy rozmawiali na temat nośności drogi, na temat wieków instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i innych mediów, które są w drodze. Odległość zatoki, która w tej chwili jest od kładki, która była, to jest raptem 30 metrów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, od wcześniejszej, druga sprawa. Przypomnijcie sobie, gdzie była zlokalizowana kładka na poszerzeniu jezdni, czyli praktycznie zbyt blisko skrzyżowania, a autobusy i organizacja ruchu w kierunku ulicy Kartuskiej była taka, że często autobus stawał w poprzek jezdni i blokując pozostałe pasy. Proszę Państwa, taką dokumentację nie opracowują laicy. Nie da się posmarować chleba margaryną i powiedzieć, że się je wykwintną kanapkę. To nie jest tak z drogami. Drogi muszą odpowiadać odpowiedniej nośności, odpowiednim naciskom na oś pojazdów i odpowiedniemu natężeniu ruchu. To wszystko powinniście już do tej pory wiedzieć. Jeżeli nie, mamy dzisiaj w strukturach Urzędu Miejskiego Wydział Ruchu. W tym Wydziale Ruchu dyrektor Wydziału Ruchu posiada audyt, uprawnienia audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego. Robi audyty nie tylko dla Legnicy i potrzeb Legnicy, ale również opiniuje inne dokumentacje pod względem bezpieczeństwa ruchu. Jest również wykładowcą na uczelni. Dzisiaj przepytujecie prezydenta, jakbyście się nagle obudzili w innym świecie, w innym mieście. Nie rozumiem tego i nie ma w ogóle to żadnego odzwierciedlenia w dyskusji publicznej i w funkcjonowaniu tej drogi, komunikacji zbiorowej, przepustowości skrzyżowania i wielu innych elementów. Dziękuję. Andrzej Lorenc, bardzo proszę, ad vocem. Dziękuję za udzielenie głosu. Panie prezydencie, ja myślę, że wszelkie wątpliwości uciąłby fakt, żeby powiedzieć po prostu, w którym miejscu dokładnie teraz będzie ten przystanek. Czyli no ja akurat w tym miejscu tak często nie bywam. Może ja rozumiem, że w tej chwili jest, ja chcę pomóc tutaj w dyskusji akurat, a pan Ignacy Bochenek mnie atakuje. No a można powiedzieć grzecznie. Także chodzi mi o to, ile metrów od kładki będzie ten przystanek. W tej chwili jest około 15, a teraz po zmianach to będzie 30. No i dziękuję. Pan prezydent, proszę. Ja myślę tak, że dobrze będzie, jak Państwo tam się przejdziecie i zobaczycie naocznie. I w tej chwili ta lokalizacja, która wynikała z BRD,
czyli audytu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu, a to jest kluczowe dla realizacji inwestycji, że musi być sprostać wszystkim wymaganiom bezpieczeństwa, czy one nam się podobają, czy nie, to nikt nie podpisze się pod dokumentacją, która nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. I my możemy sobie chcieć swoje chcieństwa wyrażać i nikt tego później nie zatwierdzi. Natomiast przystanek znajduje się zaraz za sygnalizacją świetlną po prawej stronie od strony ulicy Nowej. Po tej stronie. To jest na wysokości Kubusa. Tylko tutaj bliżej i od razu z prawoskrętem dodatkowym, który jest... Nie, tutaj jest naprzeciwko Kubusa trochę i teraz w tej chwili przechodzień może wysiadając z autobusu pójść na przejście dla pieszych, cofając się 10 czy 15 metrów. Nie mierzyłem, to od razu proszę mnie nie łapać za słowo. I może pójść też na kładkę i przejść sobie kładką. A może pójść też na przejście przy Libana i przejść na przejściu na Libana. Zostało to wydłużone, ta zatoka autobusowa została wydłużona. Poprzednio były problemy z włączeniem się autobusu do układu komunikacyjnego, bo stojąc na tym przystanku pierwotnym, który dotychczas był, autobus włączający się do ruchu blokował wjazd samochodów na pasy umożliwiające skręt w prawo na Libana, czy też na wprost na Kartuską. W związku z tym, z uwagi na bezpieczeństwo ruchu i organizację ruchu w tym rejonie zdecydowano o przeniesieniu tego przystanku zaraz za sygnalizację świetną tutaj bliżej skrzyżowania. My postulowaliśmy, i to powiem znowu, żeby nawierzchnia zatoki była betonowa. Konserwator zabytku w tym zakresie postawił wymagania dotyczące rodzaju wykonywanych, zastosowanych materiałów, które są w części kostka granitowa, płyty granitowe i ścieżka rowerowa mineralna. I te wszystkie wymagania musieliśmy spełnić. I to jest też kryterium, które trzeba było brać pod uwagę. I możemy tutaj się nie zgadzać z tymi rozwiązaniami. Możemy mieć na ten temat swoje zdanie, bo każdy z nas ma swoje zdanie. Też ja uważam, że pewne rozwiązania nie są takie, jak ja bym sobie życzył, ale niestety stawiane wymagania przez służby, które decydują o rozwiązaniu inwestycji, sposobie jej realizacji, decydują o tym, tak jak w wielu innych przypadkach, o czym Państwo się też przekonaliście. Tyle. Ale zachęcam Państwa do odwiedzenia tej inwestycji i zobaczenia, gdzie ta zatoka autobusowa jest. Szkoda, że dzisiaj rozmawiamy o czymś, co musi być jeszcze rozpoznane w terenie. Radny Arkadiusz Baranowski, bardzo proszę. Zgoda, bo tam rzeczywiście był problem z włączaniem się autobusów do ruchu w tym miejscu, który dotychczas był przystanek, bo to była bliskość sygnalizacji świetlnej i różne linie komunikacyjne, to rzeczywiście dochodziło tam do sporego utrudnienia w ruchu, żeby się włączyć i to przez autobus i też dla kierujących, także to chyba to przesunięcie z drugiej strony nie jest może zbyt fortunne dla mieszkańców czy dla obywateli, ale tu jakiegoś wpływu też nie mamy ze względu na bezpieczeństwo, bo ZRID wydaje tak naprawdę wojewoda na wniosek zarządcy drogi, także tutaj tak, to było już, ja się wcześniej zgłosiłem w nawiązaniu do tego, co mówi Pan Prezydent, nie? Zostało wyjaśnione, dobra. Nie? Czy coś jeszcze, Panie Radny? Nie, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Jarosław Rabczenko, proszę. W innym temacie, Panie Prezydencie, ponieważ napisał do mnie mieszkaniec chyba ulicy Jaśminowej z takim pytaniem i zacytuję tutaj tylko. Ciekawe, czy miasto ma za dużo pieniędzy, ulica Jaśminowa od 2 miesięcy oświetlana jest starymi i nowymi lampami ulicznymi. I bym bardzo prosił, czy to jest jakieś rozwiązanie docelowe, czy tak ma być, czy po prostu jeszcze przez jakiś czas będą i stare i nowe. Bo ja od razu powiem na ten uśmiech, który widzę, pewnie do mnie Pan Prezydent tak się fajnie uśmiecha. Nie znam tej ulicy dobrze, to nie jest moje osiedle, niemniej poczułem się zobowiązany, ponieważ akurat mieszkaniec naszego miasta o to mnie zapytał, więc bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Pan Prezydent, proszę. Za chwileczkę jeszcze rozwinie to Pani Prezydent Zienkiewicz. To pytanie też do mnie skierował ten mieszkaniec, także że mamy tego samego, myślę, autora pytania. Odpowiedź została temu Panu udzielona.
poinformowany został, że jakie są jakby przyczyny tego i nie jest to modelowe rozwiązanie, to dlatego się uśmiechałem do pana. Czy docelowe rozwiązanie? Nie, nie, to nie jest docelowe. Docelowe jest takie, że ma się opierać to oświetlenie na, w oparciu o to oświetlenie, które nowo wybudowaliśmy ze środków unijnych i to jest na osiedlu Sienkiewicza. I w związku z tym stara sieć, która tutaj jest przywoływana, jest siecią tauronowską, słupy tauronowskie, no jest temat, nie będę, może tak, bardzo złożony temat funkcjonowania koncernu i procedur, które u nich obowiązują. My przechodzimy na naszą infrastrukturę oświetleniową w tym rejonie miasta, czyli na słupy i nasze, i źródła świecenia, bo to jest ważne, no a Tauron musi swoje po prostu zlikwidować. Jeszcze, no, no, pani prezydent odpowie, bo tutaj w tym zakresie cały czas mamy korespondencję z nimi. Bardzo proszę, pani prezydent. No, nie chcę narzekać, że z Tauronem się bardzo trudno współpracuje i faktycznie teraz po realizacji, bo infrastrukturalnie zakończyliśmy duży projekt związany z budową nowego oświetlenia w oparciu o lampy LED-owe, tanio w eksploatacji, z dobrym świeceniem. Natomiast Tauron posiada starą instalację, jednocześnie zasilającą w energię elektryczną te wszystkie domy, które są posadowione na osiedlu Sienkiewicza, a i na tych samych słupach mają swoje oprawy. Teraz wystąpiliśmy o przełączenie, czyli żeby były na obwodach naszych wybudowanych włączenia, a jednocześnie, żeby Tauron wyłączał swoje. Tak się dzieje, tak, a właśnie tak się dzieje, że była, gdyby tak się działo, że nasze włączone, ich wyłączone, to są różne obwody i byłoby tak, że część osiedla mogłaby nie mieć w ogóle światła, bo jeszcze nasze nie włączone, a ich już wyłączone. Więc to, no, tak to wygląda przejściowo, bardzo przejściowo. Docelowo ma nasze świecić, a tauronowskie będzie oświetlenie wyłączone z eksploatacji. Nie będziemy im za to wówczas płacić, za bieżącą eksploatację, a opłaty te są dużo wyższe niż wykonawcy, którzy po przetargu 60% oświetlenia naszego eksploatuje. To są duże różnice, jeżeli chodzi o bieżące wydatki. Także to jest tylko przejściowo i na pewno będzie tylko jedno nasze nowoczesne oświetlenie funkcjonowało na osiedlu Sienkiewicza. Bo inaczej wyglądają obwody nasze nowe wybudowane, a inaczej stare obwody Tauronu. No nie jestem elektrykiem z wykształcenia, ale tak mi to wytłumaczono. Bardzo ubolewamy, że właśnie... Pan prezydent, bardzo proszę. No i właśnie cały czas ubolewamy nad tym i oczywiście nikt nie ma tutaj wątpliwości, że nam się bardziej opłaca przejść na nasze oświetlenie niż korzystać z oświetlenia tauronowskiego. No i tutaj dlatego wymienialiśmy i wymieniamy poszczególne słupy i oświetlenie w mieście, żeby po prostu mieć tańsze oświetlenie i oszczędzać dalej w nieskończoność, ile się tylko da. I tu jest ten temat, który musimy zakończyć i oczywiście decyzja, chcemy, żeby jak najszybciej była ze strony Tauronu i podjęte konkretne działania. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 56. sesję Rady Miejskiej Legnicy. Dziękuję.